Zjawił się świadek, także zaraz zaczynamy przesłuchanie. Pouczam pana o obowiązku mówienia prawdy. Za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy do kara pozbawienia wolności do lat 8. Ile pan ma lat? 51. I ma pan skończone 50? Tak. Pana zawód, zajęcie? Urzędnik samorządowy. Urzędnik samorządowy. Czy był pan karany za składanie fałszywych zeznań? Nie. Czy jest pan spokrewniony albo spowinowacony z oskarżonym? Nie. Odnośnie przyrzeczenia? Państwo? Dziękujemy. Bez przyrzeczenia. Czy pan wie, czego ta sprawa dotyczy? Tak. A co jest panu wiadomo i z jakich źródeł? Uczestniczyłem w zgromadzeniu w dniu 19 lutego 2020 roku jako przedstawiciel organu gminy. Jako 2022 jako przedstawiciel organu gminy. Prezydenta miasta zgodnie z przepisami ustawy Prawo o zgromadzeniach publicznych. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o zgromadzeniach publicznych. Kto był organizatorem tego zgromadzenia? Organizatorem zgromadzenia był pan Jędrzej Bochen. Organizatorem był Jędrzej Bochen. A jaki miał charakter? Czy jak zgłaszano państwu to zgromadzenie, czy nie zgłaszano, jeżeli tak informowano? Jako cel, w Wysokim Sądzie organizator wskazał, że to jest zgromadzenie kulturalno-patriotyczne. Organizator wskazał, że jest to zgromadzenie kulturalno-patriotyczne. Mhm. Czy pan obserwował przebieg tego zgromadzenia? Tak. Obserwowałem przebieg tego zgromadzenia. Czy ono było rejestrowane? Tak. Zgromadzenie ono było rejestrowane? Tak. Przez przynajmniej dwóch funkcjonariuszy policji. Przez przynajmniej dwóch funkcjonariuszy policji. A czy to było widoczne? Tak. Między innymi dla oskarżonego? Tak. Było widoczne między innymi dla oskarżonego. Mhm. Może pan opisać tak też pokrótce przebieg tego zgromadzenia, jakie tematy były poruszane? No, były to zgodnie z celem tutaj podany przez organizatora zgromadzenia, powiedzmy pieśni patriotyczne, przemowy patriotyczne. Pieśni patriotyczne i przemowy patriotyczne. Tak. No dobrze, a czy występował pan oskarżony? Powiem szczerze, nigdy wcześniej, nigdy później oskarżonego nie widziałem. Wcześniej nie widziałem. Obserwowałem to zgromadzenie z ostatnich rzędów. Nie zwracając. Obserwowałem zgromadzenie z ostatnich rzędów. A jaka była reakcja zebranych czy też postronnych na te wypowiedzi i pieśni? To ja mogę jedynie powiedzieć tyle, że zgromadzenie było zabezpieczone przez policjantów, którzy bacznie przysłuchiwali się wypowiedziom, treścią wypowiadanym przez zabierający głos na osoby i no, jakby analizowali jego względem zgodności z przepisami prawa. I analizowali jego względem zgodności z prawem. Ale chodzi o to, czy tam było spokojnie, czy dochodziło do jakichś zamieszek, niepokojów, czy nie? Przede wszystkim pan organizator, pan Jędrzej Bochen, bardzo tak miło ze mną współpracował. Kontakt był dobry, nie miałem problemu. Współpracował, kontakt był dobry. Na plus, duży. Tam było przede wszystkim bardzo głośno. Tam było przede wszystkim bardzo głośno, ale to jest sprzęt nagłośniający? Tak, w całej Bydgoszczy to zgromadzenie było słyszane tego dnia. Było słyszane w całej Bydgoszczy. A czy państwo pouczali organizatorów o jakichś obowiązkach? Tak, przed oficjalnym rozpoczęciem zgromadzenia odbyłem taką rozmowę z organizatorem. W której to przedstawiłem się, mówiąc, jaką funkcję pełnię zgromadzeniu. Wymieniliśmy się numerami telefonów do kontaktu. No i uprzedziłem, że ze względu na tutaj stanowisko policji podejrzenie możliwości złamania przepisów prawa będę zmuszony, jeśli do takiego by doszło, podjąć czynności jako ten przedstawiciel organu gminy, łącznie z wydaniem decyzji o jego rozwiązaniu. Będę musiał podjąć decyzję o rozwiązaniu tego. Tak. Mhm. Czy były jakieś podstawy do rozwiązania tego zgromadzenia?
Powiem Wysokiej Sądzie w ten sposób. Do godziny mniej więcej 18 z minutami to zgromadzenie miało charakter takiego kulturalno-patriotycznego. Zgromadzenie było uchwalone, że pieśni bez... Tak. Po tej godzinie 18 zabrali głos tam, zabrali głos zaproszeni goście na to. Zabrali głos zaproszeni goście. Tak. I właśnie w tym momencie policja, kierująca akcją policji, zwrócił się do mnie wnioskiem o podając konkretne artykuły, uznał, że wypowiedzi, które są tam, które to właśnie ci występujący, czy te zabierający głos, te osoby, te słowa, którymi się posługują, zaczynają naruszać przepisy prawa. I ja mam to samo, to mam to poszło z przebiegu. Zaczynają naruszać przepisy prawa. Dobrze, a może pan powiedzieć, który to był moment, o jakiej wypowiedzi chodzi? Tak, oczywiście. O... o godzinie 18 z minutami, kierujący działaniami policji wystąpił do mnie, zwracając uwagę, że ze względu na naruszenie artykułu 190 i artykułu 226 kodeksu karnego. Policja, czy zwrócił pan uwagę na naruszenie artykułu 190 kodeksu karnego i 226 kodeksu karnego. 226 kodeksu karnego. 190 i 226. Tak jest. Czy pan żuje gumę, pan z plagą, w okularach? Nie. Żuje pan gumę? Nie, taki szczękości z panem Wysokiej Sądzie. Ale gumę pan nie żuje? Nie, już dziękuję. Nie. Dobrze, proszę dalej. No i w związku z tym wnioskiem kierującego działaniami policji, procedura u nas tutaj w Bydgoszczy przewiduje konsultację z prezydentem miasta Bydgoszczy jako organem. Procedura przewiduje konsultację z prezydentem Bydgoszczy jako organem. No, gminy, co do dalszych działań. Co do dalszych działań. I właśnie w tym momencie, jakbym nieco się wyłączył z bezpośredniego odbioru tego zgromadzenia, bo byłem zajęty. Ja się wówczas zajmowałem. Właśnie czynnościami przedstawiciela organu. Czynnościami przedstawiciela organu. A może pan przytoczyć, o które słowa chodziło, że zdaniem policjanta naruszały one przepisy prawa? Odpowiem w ten sposób. Podczas już spisywania ze mną zeznania zapytano mnie, czy słyszałem wypowiedzi jako znajdzie się kij na trzy kropeczki. Co potwierdziłem. Tak, i gestykulacje przy zabierających głos podczas tego zgromadzenia. To również potwierdziłem. Tak. I to w mojej ocenie to właśnie o te słowa chodziło. Czy może bardziej o te wypowiedzi. Bo to są po części te słowa, a tam były też szersze wypowiedzi. Proszę pana, a jak padły te słowa, czy zgromadzeni i osoby postronne jakoś zareagowały, popłochę, niepokoje, wyrazami zaniepokojenia, zagrożenia, albo wyrazami odrobane? Powiem, że na pewno nie był to popłoch. Na pewno po tych wypowiedziach nie nastąpił popłoch. Tak. Czy aprobata, no, zabierający głos mieli powszechne jakby poparcie uczestników tego zgromadzenia. Zabierający głos mieli powszechne poparcie. Tak. Także tu nie było żadnego sprzeciwu, byli odebrani pozytywnie. No. Byli odbierani pozytywnie. A czy przewodnie na coś się skarżyli? W mojej ocenie przewodnie się nie skarżyli. Zatrzymywały się osoby obserwując to zgromadzenie, że dodam. Bo ono było bardzo głośne. Cały Bydgoszczy słyszał. Także w ten sposób. Dodały się osoby, obserwując to zgromadzenie, było bardzo głośne. No tak, ale jeżeli ktoś zgłasza policjantom zagrożenie albo naruszenie przepisów. Ja takiej sytuacji nie widziałem. Nie widziałem, żeby ktoś zgłaszał policjantom naruszenie przepisów.
padła decyzja o rozwiązaniu zgromadzenia, to co się wydarzyło? Ja może w ten sposób opowiem. Zadzwoniłem do prezydenta miasta, przedstawiając mu sytuację. Prezydent, on jakby ja podjąłem decyzję, ale on zasugerował, że w związku z zaistniałą sytuacją, z faktami, które mu przedstawiłem, jak najbardziej jest podstawa do rozwiązania zgromadzenia. I na tej podstawie podjąłem decyzję o rozwiązaniu zgromadzenia, którą to ustnie oznajmiłem organizatorowi. O rozwiązaniu zgromadzenia, co oznajmiłem organizatorowi. Tak. I jaka była reakcja? No, organizator nie do końca jakby przyjął to w sposób no, zrozumiały, że według mnie pozytywny. Przyjął to raczej z niezrozumieniem. Dlaczego? Organizator nie mógł tego zrozumieć. Tak, tak, przyjął, że w jego ocenie nie było podstaw, żeby rozwiązywać gromadę. Podgłosił to w asyście policji. Która mnie doprowadziła do organizatora. Ale mogę dodać jedynie tyle, że samo oświadczenie organizatorowi o decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia odbyło się na krótko przed jego zakończeniem. I w mojej ocenie nie miało istotnego wpływu na przebieg tego zgromadzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu zgromadzenia padło na krótko przed zakończeniem. W mojej ocenie nie miało już wpływu na jego przebieg. Rozumiem, ale czy to się wiązało z jakimś buntem, sprzeciwem, czy raczej wykonano to Odpowiem w ten sposób. W mojej ocenie ta decyzja została zignorowana. Gdyż zebrani ośpiewali rotę, po czym organizator oficjalnie zamknął zgromadzenie. No może jeszcze dodam, że nie miała ona istotnego wpływu, no przecież to już mówiłem, na sam przebieg. Organizator zamknął zgromadzenie. Czy pan się zapoznawał z jakimś nagraniem tego zgromadzenia? Oglądał pan później? Nie. Nie zapoznawałam się z nagraniem. Żeby być absolutnie szczerym, czytałem relacje kasowe. Czytałem relacje kasowe. Powiem w ten sposób, że najlepiej byłoby sięgnąć do materiałów nagranych. No to jest jakby... Pan się zapoznał, tak? W chwili, kiedy... Powiem jeszcze jedno. Policja była bardzo wyczulona. Nie chcę mówić, że oczekiwali nas na słowa ich zdaniem łamiące przepisy prawa, ale... Policja była bardzo wyczulona. Nie chcę mówić, że oczekiwali na słowa łamiące przepisy prawa. Ale a czym to się objawiało, że no, jakby słuchali bardzo, z dużą uwagą tego, co słów, które zostały wypowiedziane przez... No i przede wszystkim to wiadomo, pieśniami, a same zabieranie głosu przez, czy też te wypowiedzi były przez policję właśnie no, wysłuchiwane i, jakby to powiedzieć, no, oceniane, czyli były, powiedzmy sobie, szczególną uwagą. A czy pan się też tym zajmował właśnie, żeby tak oceniać? Żeby być, ja byłem jakby, powiem w ten sposób, że w moim interesie nie było rozwiązywanie tego zgromadzenia. I wolałbym osobiście, żeby to zgromadzenie przebiegło w sposób spokojny. I w mojej ocenie, gdyby nie wniosek policji, ja bym nie występował. Bo przebiegało ono w sposób, który no nie stwarzał istotnego zagrożenia. Powiedzmy specjaliści z policji, czy też osoby, które mają większe doświadczenie ode mnie w zakresie łamania przepisów prawa, powiedzmy, no, dlatego nazwali specjalistami. Orzekli w pewnym momencie, że słowa użyte, czy też wypowiedzi zabierające głos, no łamią te przepisy. I na tej podstawie... I jakby to było dla mnie, no, tym, mi
inicjatorem do działania. Kto był dla mnie inicjatywą do działania? Dokładnie. Pani prokurator, jakieś pytania? Pan mecenas, ma pytania? A może zrobię kwestię, jak coś pozwoli, tak. Proszę pana, a czy kto konkretnie przekazał panu tą decyzję? Jaki funkcjonariusz o tym, że no, narzuca panu takie właśnie z wnioskiem o rozwiązanie, tak? To był zastępca komendanta komisariatu policji Szczuroński. Ale nazwiska nie znam. Szczuroński, gdzie byłem również przesłuchany. Powiem jeszcze tyle, że był tam również sam szef. Ci panowie mi się przedstawili ze względu na, powiedzmy, polowy charakter, czyli no wie pan, no, nie robiłem notatek, nie sądziłem. Ja nie robiłem notatek. Proszę pana, taka techniczna uwaga. Pytanie zadają prokurator, analiza, oskarżony, ale pan się dosłucha. Przepraszam. Dobrze, dalej. Czyli nawet komendant był na tym zgromadzeniu. Z mojej wiedzy tak. Sam szef. Z był na tym zgromadzeniu, nawet komendant. I to były informacje przekazane panu bezpośrednio, nie przez telefon? Nie. Podszedł do mnie ten funkcjonariusz i powiadomił, że w ich ocenie kierujących akcją należy podjąć działania przewidziane prawem. Działania przewidziane. No, to już mam. A czy z taką panią, która nazywa się Mocarska Wielkość, czy chyba pani Kamila Mocarska Wielkość, czy pan miał może kontakt w czasie tego zgromadzenia? Nie. Nie miałem kontaktu. A jak już padła ta decyzja o zamknięciu i pan zakomunikował ją, to pan powiedział, że a właściwie to tak nie bardzo przebiegało tak, jak powinno. A jak to powinno przebiegać? Jak pan przekazuje informacje w takim razie organizatorowi i ma wykonać pana decyzję, to... Słowa ma to na przykład komuś przerwać wypowiedź, to jest taka decyzja, albo jakoś, nie wiem, pieśń ktoś śpiewa, w pół zwrotki przerywany, bo rozwiązuje go. To tak miałoby wyglądać, czy...? Odpowiem w ten sposób. To był mój debiut w wydawaniu decyzji o... Jakby to nie jest do pana zarzut. Ja tylko chcę tylko usłyszeć, jak według pana opinii to powinno przebiegać. To powinno być po prostu wyrażone, oznajmione. No i jeżeli liczyć... Powiedzmy, z organizator czy też uczestnicy zgromadzeń powinni się do tej decyzji dostosować, czyli przerwać to zgromadzenie. Jeżeli to wiesz, to już jakoś mówię. Czyli natychmiast. Natychmiast. A czy organizator informował pana, że to już się kończy i że nie chciałby taką komunikowanie takiej decyzji wywołać właśnie jakiegoś reakcji zgromadzonych, na przykład, że dla bezpieczeństwa zgromadzonych i wszystkich tam uczestników 3 minuty dłużej to pewnie nie za dużo jest, ale za to uniknie się jakiegoś pomruku niezadowolenia, może niczego tam więcej. Odpowiem w ten sposób, Wysoki Sądzie, na tą chwilę nie pamiętam. Pamiętam jedynie, że organizator okazał jakby niezadowolenie, niezrozumienie. Pamiętam, że prosił, aby dokończyć zgromadzenie. Pan ma jakieś pytania? Tak. Proszę. Może pan siedząc zadawać pytania. Z szacunkiem pan stoi, ja stoję. Szanowny panie, powiedział pan dzisiaj, że nie oglądał pan tego podobnie, ale zapoznał się z relacjami prasowymi. Czy pana zdaniem te relacje prasowe oddawały rzetelnie przebieg i sens wydarzenia? W mojej ocenie w tych relacjach skupiono się na naruszeniach, czy też pod ewentualnych naruszeniach przepisów prawa. Nie zaś na samym przebiegu prawa. Nie zaś na samym przebiegu. Dobrze. Ale czy pana zdaniem te naruszanie, faktycznie naruszenia rzekome podawane przez prasę, były rzetelnie oddane ich kontekst i sens? Bo pan był na miejscu, słuchał całej wypowiedzi. I pan jeszcze wskazał, że pan nie widział potrzeby rozwiązywania z pana punktu widzenia. Z
Zgadzam się. Nie widziałem wtedy bezpośredniego zagrożenia. Jednak ze względu na opinię profesjonalistów, policjantów, tak jak już mówiłem, że doszło do naruszeń przepisów karnych, to podjąłem decyzję o jego rozwiązaniu. Tak, przepraszam, bo to w ogóle nie o to chodziło, tylko o ten fakt, czy te relacje prasowe, czy one pana zdaniem były rzetelne i czy faktycznie, nawet jeżeli zakładać, że opisywały tylko te naruszenia, czy one tam były pana zdaniem w 100% zgodne z prawdą? Zadam panu tutaj bardzo trudne pytanie, czy one były zgodne z prawdą. Tak jak już powiedziałem wcześniej. Czy relacje prasowe odnośnie naruszeń prawa na zgromadzeniu są zgodne z pytanie. Czy relacje prasowe przedstawiające naruszenia prawa na tym zgromadzeniu są zgodne z prawdą, jest bardzo trudne. Moje ocenie tak, ponieważ nie doszło do fizycznych naruszeń, czy powiedzmy sobie zamieszania do jakichś burt czy tego typu zdarzeń, naruszenia dotyczyły wyłącznie słownej wypowiedzi. A naruszenia dotyczyły słownej wypowiedzi. Rozumiemy, ale czy to była relacjonowanie tych słownych wypowiedzi odzwierciedlało te wypowiedzi, które faktycznie padły? Powiem tak, zgromadzenie było nagrywane nie tylko przez policję, podejrzewam, że również przez inne. Prasę, a więc ujmijmy to w ten sposób, że jestem przekonany, że prasa dokładnie przytoczyła wypowiedzi. Te fragmenty wypowiedzi, zabierający głos tam. Okej, to prasa. Chciałbym się tylko upewnić, że pana zdaniem to wydarzenie miało charakter patriotyczny. Jak pan to na początku nazywał? Tak, mogę potwierdzić moim zdaniem ze względu na... Wydarzenie miało charakter patriotyczny. Na choćby te pieśń kończącą, miało to ewidentnie charakter patriotyczny. Nie świadczy o tym, choćby pieśń kończącą. Tak, dziękuję uprzejmie. Dziękuję. To w takim razie sam postanowił na podstawie artykułu 391 paragraf 1 kodeksu postępowania karnego odczytać zeznania świadka złożone na etapie postępowania przygotowawczego na kartach od 12 do 14, a bowiem świadek pewnych okoliczności. Nie pamiętam, proszę posłuchać. Treść pouczeń zrozumiałym zeznali, że jestem pracownikiem Urzędu Miasta Polskiego. Pełnię funkcję inspektora w Wydziale Zarządzania Kryzysowego. W dniu dzisiejszym, to jest 19 lutego 2022 roku, z ramienia prezydenta miasta Bydgoszczy, pana Rafała Górskiego, wraz z Wojciechem Górskim pełniłem funkcję przedstawiciela organu gminy na zgromadzeniu publicznym zgłoszonym w dniu 14 lutego 2022 roku przez pana Jędrzeja Boka, odbywającego się na płycie Starego Rynku w pobliżu pomnika ofiar walki i męczeństwa. Z tego co mi wiadomo, pan Jędrzej Bohen reprezentuje Stowarzyszenie Kamraci Bydgoscy. Moim zdaniem jako przedstawiciela organu gminy była obserwacja przebiegu zgromadzenia, a w przypadku naruszeń przepisów kodeksu karnego wydanie decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia. Zgromadzenie rozpoczęło się około godziny 16 i do godziny 18 przebiegało bez żadnych naruszeń przepisów prawa. Około godziny 18 na wniosek komendanta Komisariatu Policji Bydgoszcz-Federowo wezwałem organizatora, to jest Jędrzeja Bohen, do rozwiązania zgromadzenia ze względu na naruszenie przez jednego z uczestników zgromadzenia przepisów wynikających z artykułu 190 kodeksu karnego i artykułu 226 kodeksu karnego. Naruszenia przepisów dokonał mężczyzna, który w tamtym
Pamiętam, że przed godziną 18 występował mężczyzna tuż przed wnioskiem policji o rozwiązanie zgromadzenia, który wyrażał się obraźliwie wobec posłanki, której nazwiska nie zapamiętam. Wypowiadał się o niej w kontekście szczepień na COVID. Mówił o niej, cytat Artura. Widziałem także, że mężczyzna przemawiający z mównicy miał w ręku biały długi kij, którym wymachiwał. Ponadto wykrzykiwał, że ten kij ma być symbolem, że znajdzie się również inny kij na posłów. Wyjaśnił jednocześnie, że tym kijem są nagrania głosowań obrad Sejmu. Mężczyzna przemawiający mówił tonem podniesionym, wykrzykując różne hasła. Nie widziałem, aby mężczyzna ten trzymał inny rekwizyt w trakcie swojego przemówienia. Do protokołu chciałbym załączyć kopię zawiadomienia w zgromadzeniu publicznym. Czy takie pan zeznania składał? Tak. Czy pan podtrzymuje to zeznanie? Czy jeszcze pytania pani Kurek? Dziękuję bardzo. Nie, a pan jeszcze jakieś pytania zgłasza? To dziękujemy panu bardzo. To wszystko, może pan już salę opuścić. Ktoś sobie wpadł na pomysł, że będą w takim razie
przymuszać pracodawców, żeby stosowali przymusowe testowanie. Jednocześnie dają pracownikom taki oręż w postaci donoszenia na pracodawców, jeżeli by na przykład zachorowali, mając kontakt z kaszlącym kolegą dwa tygodnie wcześniej, i wtedy mogliby uzyskiwać od wojewody odszkodowania do 15 tysięcy. A jeżeli pracodawca by nie testował przymusowo swoich pracowników, to oni mogli o to odszkodowanie występować przeciwko pracodawcy. Najciekawsze tu jest to, że tu nie ma w ogóle żadnej drogi dla sądu przewidzianej. To mieli sobie wojewodowie administracyjnymi decyzjami załatwiać. I to są w Wysokim Sądzie takie materiały, które myślę, że nie są obojętne. Tu jest jeszcze bardzo obszerny materiał z Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców o, że tak powiem, horrorze związanym z pomysłem szczepienia dzieci. Jest też artykuł Roberta Malone, twórcy technologii mRNA, który wręcz taką wypowiedź popełnił, w której apeluje do rodziców na całym świecie, żeby trzymali dzieci z daleka od tych preparatów. I to jest sytuacja motywacyjna mojego mandanta, która przecież gdyby nie miało miejsca ta cała sytuacja, ta cała właśnie takie modne słowo, czy też to określenie, mowa nienawiści kierowana przeciwko ludziom, którzy myślą inaczej, to przecież nie mielibyśmy ani tego zgromadzenia 29 stycznia, ani tego 19 lutego. Jeszcze jakieś inne wnioski dowodowe? Wysoki Sądzie, zastanawiam się jeszcze nad tym materiałem, bo myślę, że odmiennie zupełnie niż to wymyśla druga strona, bo przecież znane są mi zeznania pani Marceliny Zawiszy i pana Pawła Olszewskiego, no i dzisiaj słyszeliśmy również świadka pana Gawkowskiego, to z materiałów w postaci książki zeszyty norymberskie. Tak. Z tych wypowiedzi wynika, że to są, mam wrażenie, osoby, które czerpią wiedzę o świecie i o rzeczywistości, przynajmniej tej, której dotyczy nasza sprawa, z przekazów prasowych. To jest zupełnie coś nieprawdopodobnego. Natomiast, w sądzie tak, dlatego że to są książki i fałszywa pandemia, wydana przez Fundację Osuchowa, gdzie są artykuły, w których zawartych jest po około 200 pozycji bibliograficznych, naukowych. Więc jak ktoś tu pisze o szczepionkach, że to jest tylko skutek fałszywej pandemii, że one są w ogóle racjonalnie nieuzasadnione, to się wspiera potężną literaturą. Ja nie słyszałem, żeby tak zwane mainstreamowe media interesowały się tym w ogóle, poza sianiem histerii. A to jest koncepcja pana mecenasa, to była jakaś... Wysoki Sądzie, również, że mój mandat, dysponując tą wiedzą... Ja składam do akt książki... Tak. I miał konkretną sytuację motywacyjną. Mój mandat, dysponując tą wiedzą... I Wysoki Sądzie, jego rozgoryczenie z powodu zatrzymania pana Wojciecha Olszewskiego, które przeprowadzono na autostradzie pod stacją Orlen, czy pod stacją Lotos, bez problemu namierzając tego pana. My dzisiaj mamy problem z jednym świadkiem, a pan Wojciech Olszański został namierzony bez najmniejszego trudu. To rozgoryczenie jego mandata było niezwykle uzasadnione. I myślę, że... Na okoliczność, że rozgoryczenie oskarżonego było niezwykle uzasadnione. Tak. I w okolicznościach, Wysoki Sądzie, gdy obywatelka Ukrainy, Iryna Zemeliana, oblewa w Polsce przedstawiciela dyplomatycznego obcego państwa farbą, czy jakimś paskudstwem czerwonym, i on nie ma podlegać ochronie, którą daje kodeks karny w artykule 136 jako reprezentant obcego państwa, bo minister konstytucyjny mówi, że rozumie emocje tej pani, których jednak ona nie postanowiła w swoim kraju wyrażać, tylko do nas przyjeżdżać. Tak, Wysoki Sądzie, ale tylko motywuje te wnioski. Chodzi tylko właśnie, że co tak. Z tego przeprowadzić? Motywuje te wnioski, Wysoki Sądzie. To jeżeli tej pani emocje były tak uzasadnione, że nikt jej nie postanowił stawiać zarzutu,
i to zdecydowanie z urzędu, to mojego mandanta wypowiedź w kontekście tych materiałów, które prawdziwie pokazują całe tło tego draństwa, to pokaże, że to były dopiero emocje uzasadnione. I dlatego Wysoki Sąd pozwolił sobie tak trochę, przepraszam, zarzucić tym materiałem. Bardzo dziękuję. Czy jakieś wnioski, czy dobrze? Wysoki Sądzie, no naturalnie, tak? Co do pana Wysockiego. Dobrze. No właśnie. Może tak tego nie mam sobie. Nie, ale to... I Wysoki Sądzie, jak są byliby łaska odebrać od pana oświadczenie w związku z wypowiedzią pana bardzo świata? Chcę pan wyjaśnić na głos. Bardzo proszę. Pozwolę uzupełniająco wyjaśnić. Słuchamy. Wysoki Sądzie, w chwili składania zeznań pana posła Gawkowskiego nie miałem możliwości zweryfikowania tego faktu. Natomiast korzystając z przerwy ogłoszonej przez sąd, sprawdziłem. Korzystając z przerwy, sprawdziłem zawartość portalu OMZiK, na który powoływał się poseł Gawkowski. I w okresie od 15 stycznia, przepraszam, od początku stycznia, bo to pierwszego. Od początku stycznia do marca. Do marca roku 2022. Czyli okresu, w którym już byłem tymczasowo aresztowany. Nie znalazłem rzeczonego wpisu, na który powoływał się świadek Gawkowski, rzekomo pokrzywdzony. Wpisu, na który powoływał się świadek. Który dzisiaj rzekomo przy sądzie sprawdzał, że on tam jest. Dzisiaj rzekomo sprawdzał przy sądzie, że... Pragnę nadmienić, że między innymi z powodu złożonych w ten sposób zeznań sąd podjął decyzję o aresztowaniu tymczasowym czym pozbawił mnie wolności na okres ponad 104 dni. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, faktycznie nie stawił się świadek Michał Wysocki. Prokurator nie wnosi, żeby tego świadka przysłuchiwać. Faktycznie sąd się nosi z zamiarem poprzestania na nagraniu, wyraźnie widać pana zachowanie. Uznać, że ten materiał jest wystarczający do oceny również odnośnie tego zarzutu i już. Świadka na kolejny termin rozprawy nie wzywać. Teraz tak, jeżeli nie będzie dalszych wniosków dowodowych, sąd faktycznie taką decyzję podejmie, no to być może rozprawa będzie ulegała dzisiaj zakończeniu. Dlatego jeszcze raz się pytam, czy jeszcze jakieś wnioski dowodowe Państwo dalej nie składają, tak? Nie. Nie. Natomiast ja chcę pójść za szybką cenę. To nie jest moja intencja, żeby przeciągać dzisiejszy termin na godziny, ale myślę, że poproszę, żeby sąd chciał wychodzić też taką okoliczność w świetle dzisiaj zeznań świadka Gawkowskiego, które są dość dziwne, dlatego że no, mamy świadka Gawkowskiego i nie stawiającego się świadka Wysockiego w trzecim zarzucie aktu oskarżenia. Natomiast świadek Gawkowski nie mówił przy pierwszym przesłuchaniu, dzień po wieku, po zgromadzeniu Bydgoszczy, nie mówił ani słowem o panu Wysockim. No, nie wiemy, co sprawiło, że dzisiaj powiedział o jakimś nagraniu z jakiegoś OMZiKa, a nie mówił wtedy o tym ani słowem. Nie wierzę w taką informację, że funkcjonariusz, który wyprowadził po przesłuchanie, chciałby słuchać na temat pistoletu, a nie chciałby słuchać na temat
jakoby zapowiadanej przez mojego mandanta listy śmieci. To jest sąd to ocenił. Pomysł, wszystkie okoliczności, tak. Sąd z całą pewnością weźmy pod uwagę, panie mecenas. Ale myślę, że wysoki sądzie nawet na ocenę dalszej ewentualnie wiarygodności tego świata dzisiaj słuchamy, bo chyba nie pozostaje nic innego, jak jednak poprosić co to jeszcze jedną próbę przesłuchania pana Wysockiego. Już powiem dlaczego. Dlatego, że do tej pory ten świadek otrzymał od sądu karę porządkową za nieobecność, ale myślę, że byłoby celowe rozważenie, czy przypadkiem sąd nie zechciałby zastosować dalej idących kar porządkowych, między innymi w artykule 285, paragraf 3, paragraf 2 Kodeksu Postępowania Karnego jest mowa o tym, że w wypadkach określonych w paragrafie 1, czyli gdy ktoś się nie stawia jako świadek i te kary pieniężne są nieskuteczne, to można zarządzić zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie świadka. Myślę, że człowiek, który przyczynił się swoim postępowaniem do tego, że ruszyła machina wymiaru sprawiedliwości, gdzie prowadzone były długotrwałe czynności postępowania przygotowawczego. To nie chodzi mi o to, że one były przewlekane, ale one po prostu były wcale nie takie proste i zajmowały na pewno prokuratorowi, sprawozdawcy mnóstwo czasu i między innymi skutkowały wnioskiem o tymczasowe aresztowanie, które, jak mandant przypomniał, trwało 104 dni, to zastanawiam się, czy taki świadek, który przybywa na poprzedni termin do sądu, zajmuje sobie miejsce na ławce piętro niżej, po czym w jakimś momencie wychodzi z sądu i nie stawia się na rozprawę. Dzisiaj wiemy od pana Gawkowskiego, że niby ten kontakt jest, no ale kiedy pytania uszczegóławiamy, no to się okazuje, a w zasadzie to jemu tam ktoś telefon ukradł, warto by to było też sprawdzić, bo telefon ukradł, a jednak panowie kontakt mają, no mają maile. Pan Gawkowski mówił, że żyjemy w takich czasach, gdzie wszystko jest takie proste, tylko skomunikowanie się jego z panem Wysockim nie jest proste. I myślę, że byłoby takim elementem, który według mnie powinien nastąpić, jeżeli mamy odpuścić tego świadka, to wtedy, gdyby sąd był łaskaw, zastosować po prostu wszystkie możliwe środki do jego sprowadzenia. Bo proszę też o zwrócenie uwagi na to, że jednak świadek Gawkowski, czy pan Marcelina Zalisza, czy pan Paweł Olszewski, to były osoby, które się, że tak powiem, głównie zajmowały niestawianiem się do sądu w Warszawie, a mimo to oczekiwaliśmy na nich dość długo. I to jest oczywiście korzyścią dla mojego mandata i dla mnie, bo można było zadawać pytania, ale myślę, że tak samo oczekiwanie na świadka Wysockiego, który jest w zasadzie chyba z jeden termin stąd przez jego nieobecność, a każdym z terminów coś jednak sąd mógł postąpić do przodu z postępowaniem dowodowym. Rozumiem, to jest chyba zbytnie nadużyciem tu po mojej stronie i rzeczywiście nie ma na celu w ogóle przeciągania sprawy, bo jeżeli sąd zarządzi dzisiaj włosy stron, to weźmy nie chodzi o to. Dziękuję. Pani prokurator, to stanowisko pani jest aktualne, czy pani zmienia? Ja uważam, że nie ma potrzeby dla Mnie na pewno, nie wiem jak mojego mandata, ja jestem trochę zgoryczony stanowiskiem rzecznika oskarżenia, dlatego że jeżeli można było mojego mandata zamknąć i wnioskować do sądu o tymczasowy areszt, a mój wniosek jest osamotniony o przymusowe doprowadzenie, to myślę, że to nie jest podejście równe do stron i traktowanie stron proporcjonalnie. Nie dlatego sąd wyda to postanowienie, dlatego że gdyby była potrzeba przesłuchania tego świadka, to faktycznie ten wniosek pana mecenasa jak najbardziej byłby zasadny. No bo jeżeli się świadek nie stawia, nakładanie na niego kary porządkowej nie przynoszą rezultatu, no to wówczas zgodnie z kodeksem postępowania karnego, no mamy kolejny sposób spowodowania, że świadek się stawi. Ale tym niemniej sąd postanowił na podstawie artykułu
Mariusza Kalaty, uznając, że nie jest konieczne przysłuchiwanie świadków na rozprawie. Jeżeli chodzi o pana Michała Wysockiego, przebieg tego zdarzenia został nagrany i na podstawie tego nagrania sąd jest w stanie ustalić stan faktyczny i ustalić, jakie wypowiedzi padały z ust oskarżonego. I sąd również na podstawie artykułu 170 paragraf 3 Kodeksu Postępowania Karnego oddali już dawno złożony wniosek obrońcy o nadesłanie zapisów z kamer nasobnych policjantów, tutaj o numerach seryjnych starszej posterunkowej Anny Grzybyty 1202, Michała Janaska 1208, Mariusza Raczaka 1219, albowiem te dowody nie są przydatne do ustaleń faktycznych, bowiem mamy nagranie tego zdarzenia, mamy również protokół oględzin tego nagrania i to nagranie nie jest w sposób kwestionowane, a sąd nie potrzebuje jeszcze z innych ujęć nagrania, które zdaniem sądu nie budzi tutaj żadnych wątpliwości co do jawności. No proszę Państwa, jeżeli Państwo nie składają dalszych wniosków dowodowych, to sąd na podstawie, ogłaszam, że protokoły i dokumenty znajdujące się w aktach sprawy uznają się za ujawnione bez oczekiwania zgodnie z artykułem 407 paragraf 4 Kodeksu Postępowania Karnego. Czy również dokumenty przedłożone przez stronę w toku postępowania sądowego. Czy strony jeszcze wnoszą o uzupełnienie przewodu sądowego? Czy coś jeszcze mamy zrobić panu sprawie? Nie. Tak? To w takim razie ogłaszam, że przewód sądowy jest zamknięty i udzielam głosu stronom. O co wnosi pani? Tak. Za czwarty czyn 5 miesięcy pozbawienia wolności, karę łączną
czy może pani to zabrać i nie przeszkadzać w pracy? Wysoki sądzie, no ja z tym nie jestem cały. Ale to jest to, pani, no chyba, że pan będzie na sobie na tym biurku. No to tak, no bo pani mi tu podtyka pod nos jakieś urządzenia. Tak, no tak. Marcina Osadowskiego. Myślę, że celowe będzie przytoczenie kilku wypowiedzi. Mój mandant w tej swojej przemowie, z którą wystąpił 19 lutego, trwała 28 minut. Ale to, co skutkowało, że trafił na 104 dni do więzienia, trwało 10 minut i 30 sekund. I trafił do więzienia, Wysoki Sądzie, za takie słowa. To jest kij na poselski ryj. Ale to nie jest ten kij. Ten kij to są zapisy, kto jak głosował w Sejmie. Dalsza wypowiedź. Tu pada słowo ta i słowo na ta. Przywołanie, że cytuję Wojciecha Olszańskiego. Wykrzykiwała moje ciało, moja sprawa, a za chwilę wychodzi i mówi szczepionki dla wszystkich obowiązkowe. I potem mandat mówi, to jest hipokryzja. Ci ludzie, lewica, nie ma prawa moralnego zabierać w tej sprawie głosu. Oni mówią to, co im pokazują wykresy. Potem mandant mówi, to jest jedyne zdanie, które mówi na temat czy dziennikarzy, czy tak zwanych dziennikarzy, to mówi, że Wojciech powiedział, że to dziennikarze roznoszą pandemię. No i na koniec jest taka wypowiedź, że Wojciech Olszański mówił o tym, że posłowie, którzy zagłosują za ustawą, za lex donosiciel, wpisują się na listę gończą. I ta lista jest tworzona. My tę listę tworzymy. My, Polacy mieszkający w Polsce, a konkretnie tworzą ją skryby sejmowe. Skryby sejmowe tę listę tworzą i to jest wszystko zapisane. I Wysoki Sądzie, za to mój mandat spędzi w więzieniu rok, 104 dni i właściwie trudno zrozumieć dlaczego. Ta sprawa nabrała takiego rozpędu, że mamy tutaj kilka zarzutów w normalnych warunkach ściganych z oskarżenia prywatnego, a one są ścigane z oskarżenia publicznego, bo prokuratura uznała, że to są tak straszne czyny, że trzeba się w to wszystko włączyć. No i mamy wypowiedzi dzisiaj pana Gawkowskiego, który nic tak naprawdę nie wie. Zaufał jakiemuś człowiekowi z informacji, które podawał, wynika, że właściwie nic o nim nie wie, poza tym, że jest jakimś jego kolegą, że tak powiem, w kwestiach ideologicznych, ale poza tym nie ma żadnego kontaktu, nawet przed sprawą nie rozmawiają. Jest to dla mnie dziwne, że jeden do drugiego nie szuka kontaktu, mając przecież wspólną sprawę, gdzie obaj są pokrzywdzeni. No nie po to, żeby gdzieś tam się zmawiać czy umawiać, tylko po to, żeby nawet sobie przypomnieć jakieś zdarzenia, jakieś okoliczności, które miały mieć znaczenie. A obaj ci panowie występują w punkcie trzecim pod zarzutem wobec mojego mandanta, który miał, trzymając w ręku kij, grozić pozbawieniem życia członkom koalicyjnego klubu poselskiego Lewicy, członkom klubu Lewica Bydgoszcz i to jeszcze w dodatku z uwagi na ich przynależność polityczną oraz będąc w opozycji do prezentowanego przez nich światopoglądu promującego szczepienia. No, jeżeli
chęć pozbawienia ludzi przymusem wolności i tak sobie to wyobrażam, wprowadzenie takiego prawa, w którym będzie można łapać ludzi na ulicy, sprawdzać, czy są, bo to tak się nazywa w tych kręgach, wyszczepieni jak zwierzęta, to jeżeli kombinowanie w tym kierunku to nie jest coś, co zasługuje na ściganie, a zasługuje na ściganie ktoś, kto się temu sprzeciwia. I on jest nawet nazywany siewcą mowy nienawiści, ale już ten, kto chce z niego zrobić taką ofiarę, którą będzie można ścigać po ulicy, łapać i wyszczepiać, bo to już nie jest mowa nienawiści, to jest mowa miłości. To jest zapisał w tej sytuacji, gdy mój atak faktycznie kij trzymał, ale nie zwrócił się do żadnych członków koalicyjnego klubu poselskiego Lewicy, ani do żadnego klubu Lewica Bydgoszcz. Ani nie miał zamiaru, bo nawet nie wiem jak wzbudzać w Michale Wysockim i Krzysztofie Gawkowskim obawę, że groźby zostaną spełnione, to jeszcze ta obawa ma być uzasadniona. To jest to taka konstrukcja, przy której rzeczywiście nikt się nie może czuć bezpieczny i przy której właściwie wszelkie gwarancje rzetelnego postępowania, odpowiedzialnego decydowania o cudzym losie, to właściwie zostały zarzucone. No bo pan Marcin Osadowski w ogóle nie kierował żadnych słów do tych ludzi. Oni by się mogli poczuć w takim razie obrażeni wszystkim. Oni by się mogli poczuć obrażeni wszystkim, albo mówić, że mają uzasadnioną obawę spełnienia groźby. No, jakoś pan Michał Wysocki nie chciał przyjść do sądu powiedzieć o swoim lęku. Ja liczyłem na to, że pan Gawkowski powie coś o tym lęku. Rozmyślnie nie zadawało mnie pytań, czy się coś w jego życiu zmieniło, na przykład w lutego zeszłego roku. No bo przyszedł na sprawę, którą zna. Wydawało mi się, że on w pierwszych słowach będzie nam mówić o tym, że zapisał się na jakieś sporty, gdzie samoobronę może sobie zagwarantować, albo że jednak zrealizował ten zamiar i do pani Witek poszedł i poprosił o ochronę. Pani Marcelina Zawisza też zresztą o tym mówiła, że będzie prosić o ochronę. Nikt z nich nie mówił w swoich zeznaniach o tym, że ochronę taką dostali. I nikt z nich nie mówił o tym, że po ochronę taką poszli. Więc to jest wszystko, że tak powiem, nic nie warte, Wysoki Sądzie. To jest wszystko, nic nie warte. Jeśli jeszcze nie będziemy obojętni na przepisy, to artykuł 119, który jest objęty zarzutem trzecim, mówi o tym, że kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną wobec grupy osób lub poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej albo z powodu bezwyznaniowości. Nie ma tu mowy, że za ośmielenie się wyrażania innych poglądów niż ktoś, kto akurat został posłem i kto ma przypisany światopogląd szczepionkowy, że wypowiedzi w ramach cudzego światopoglądu krytyczne mogą skutkować, że tak powiem, odpadnięciem doktrynowym. To nawet nie stosował do tych ludzi groźby, ani do grup osób, z którymi się oni identyfikują. Powiedział tylko, że to jest hipokryzja, że ci ludzie lewica nie ma prawa moralnego zabierać w tej sprawie głosu. Potem jeszcze przytoczył ustawę o ochronie życia poczętego, która przewiduje możliwość wykonywania aborcji i trafnie ocenił, że jest to szyderstwo osób, które są adresatami tego aktu, no bo albo mówimy, że coś jest chronione, albo mówimy, że można jednak życie przerywać, no to wtedy nie mówmy, że to jest przepis, który służy ochronie. To jest po prostu bałamutne tworzenie zaoganego prawa, które właściwie z prawem rozumianym jako uczciwy nakaz zdrowego rozumu nie ma nic wspólnego.
takim prawem nie mogę wspólnego. W każdym razie, Wysoki Sądzie, co do zarzutu, bo od tego zacząłem po kolei, to myślę, że celowe byłoby, żeby sąd zechciał nie winić mojego mandanta. Też z tego powodu, że nie istnieje coś takiego, jak jakiś dokument dostępny, czy Państwo się na coś takiego nie powoływali. No Pan Wysoki to nie mówił, no bo nie chciał przyjść, ale Pan Gawkowski przyszedł w końcu. Jak jakiś dokument, który by ten światopogląd kodyfikował, jakoś go zamykał w jakiejkolwiek ramy. Nie istnieje coś takiego. No, myślę, że w kontekście Pana Wysockiego nie sposób nie odnieść się do zeznań Pani Kamili Mocarskiej Wielgus, które mnie bardzo rozczarowały, dlatego że Pani Mocarska Wielgus 7 razy używa zamiennie określeń było niebezpieczne i było zagrożenie. No przecież z jej wypowiedzi wynika, że sama zaoferowała się Panu Wysockiemu, iż podwiezie go do komisariatu policji czy na komendę policji. Tam oddała go, że tak powiem, w ręce innych funkcjonariuszy, żeby odebrali od niego zawiadomienie i żeby go przesłuchali. I jak odpowiada na nasze pytania, już nie wróciła na to miejsce. Jak to jest możliwe, że ktoś, kto mówi, że ma takie doświadczenie w zgromadzeniach, to zgromadzenie ocenia jako bardzo niebezpieczne, że to wszystko tak eskalowało. Jednocześnie na nasze pytania stwierdza, że tam nikt nie pierzchał z tego zgromadzenia. Nikt nie zaczynał uciekać, nikt nie wzywał pomocy. No nic takiego nie miało miejsca. No ale wedle relacji tej pani, to ona powinna w ogóle nie jechać nigdzie z panem Wysockim, a jak już go postanowiła zawozić niedaleko, to powinna natychmiast wrócić na to miejsce tak niebezpieczne i wywołujące takie poczucie zagrożenia. Jeżeli tego nie zrobiła, no to nie wiem, jak mam to ocenić. Natomiast na pewno nie sposób to ocenić jako zeznania odpowiadające prawdzie. Celowe byłoby, dlatego po to zabiegałem, słuchanie pana Wysockiego, czy też on nie przejmował się innymi uczestnikami, czy osobami, które na tym zgromadzeniu jednak pozostały, że odciągał funkcjonariusza od tego zgromadzenia i nie mógł sam się przejść na komisarza. No to nie dowiemy się, co tam w głowie pana Wysockiego na ten moment się działo. Natomiast znamienne jest to, że dzisiaj słuchany jest świadek, pan Śliwiński, i po czytaniu zeznania też, że to właściwie potwierdził taką atmosferę tego zgromadzenia. To, czy tam były jakieś pojedyncze wykrzyknięcia, czy nie było, to nie ma w ogóle znaczenia. Na pierwszym lepszym meczu można się dużo więcej nasłuchać, niż na tym zgromadzeniu jakieś pojedyncze słowa, ale przede wszystkim te słowa nie padały ze strony mojego mandanta. Zupełnie nie zajmował się ani panem Dawkowskim, ani panem Wysockim. Żadne z tych nazwisk nie zostało przez niego wymienione. Wysoki Sądzie, jeżeli chodzi o pierwszy zarzut, to nie ma powodu do twierdzeń, że pan Marcin Sadowski użył co prawda tego słowa na K, wytłumaczył, jak ono jest przez niego rozumiane. Wskazał, że to jest przywołanie wypowiedzi pana Wojciecha Olszańskiego. Wypowiedzi, która też wynikała z troski i ze sprzeciwu. I tak jak pan Wojciech Olszański mówił, z poczucia bezsilności i rozpaczy, wywołanej tą bezsilnością, że ktoś pod hasłem tworzenia prawa tworzy takie cuda jak akt o druku sejmowym 1846, zwany ustawą Hoca, jak ten akt 1981, który dotyczył oba zgromadzenia, no, że taki, o takim akcie 2131 nie wspomnę, który w czasie, gdy Polska leży na węglu i mamy zamknięte mimo to kopalnie,
to pozwala ludzi wsadzać do więzienia od 3 lat w górę za handel węglem z Rosją i jednocześnie zmusza ludzi do tego, żeby jak nędzarze chodzili do swoich urzędów, gmin czy tam miast, żeby tam składali wnioski o dopłaty do węgla. Przecież z ich pieniędzy dokonywano, a nie tam z pieniędzy samorządu czy rządu, bo oni przecież swoich pieniędzy nie mają. Więc ten sprzeciw był ze wszechmiar uzasadniony. To słowo na ta, sąd je ocenił, czy mandat wytłumaczył to, czy wyjaśnił to wystarczająco, aby sąd przekonać, że był to cytat i że było to przywołanie jednego ze znaczeń tego określenia. No ale przecież jak się nie odrywa tych słów od całej wypowiedzi mojego mandanta, to trudno mieć wątpliwość, że tak właśnie było. Bo przecież mój mandant nie wypowiada się na temat moralnego prowadzenia się w sferze osobistej czy intymnej przez adresatkę tego określenia, tylko krytykuje jej postępowanie w sferze publicznej i na właściwie politycznej. Do tego się odnosi. Nie odnosi się do żadnej innej sfery, więc jasne jest, że jeżeli pada wtedy to słowo na ha, to ono jest użyte w znaczeniu, jak wielki słownik języka polskiego, osoby, która działa koniunkturalnie, która działa w jakimś swoim interesie, która niekoniecznie ma na myśli czy na względzie interesy innych ludzi. To zresztą pani Marcelina Zawisza, zeznając przed sądem warszawskim, potwierdziła, dlatego że wskazała, że nie była na żadnym spotkaniu z przeciwnikami tego pomysłu na wymuszanie tak zwanych szczepień. Była tylko na spotkaniach ze zwolennikami tego pomysłu. No to zaczyna zadaje sobie pytanie, Wysoki Sądzie, w jakim celu chodzić na spotkania zwolenników budowy chodnika, kiedy oni chcą tego samego, co ja. Potrzeby z nimi rozmawiać. Oni chcą budować, ja chcę budować, budujemy. I tutaj tak samo, no mamy szczepionki, czy coś, co jest nazywane szczepionką, bo te fazy badań, one się bodaj w maju, czy w końcu kwietnia kończą tego roku i w przyszłym roku. To mamy taki preparat i chcemy go propagować, to trzeba przekonywać ludzi, którzy albo się wahają, albo którzy są przeciwni. Pani Marcelina Zawisza takiego trudu nie podjęła i ona uważa, że ona się spotyka z ludźmi i tą swoją ideologię szczepionkową propaguje. Nie ma to żadnego znaczenia, propagowanie wśród myślących tak samo. Więc dowodzi to w gruncie rzeczy tego, że pani Marcelina Zawisza, przecież to można się zgadzać z poglądami tej pani lub nie, ale to przecież nie jest nierozsądna osoba. Ona musiała sobie doskonale zdawać sprawę z tego, że jest wystarczająco duże grono ludzi, którzy są temu przeciwni, temu jej pomysłowi i jej kolegów, żeby nie zajmować się promocją takiego aktu prawnego, który z ludzi zrobi donosicieli, bo to jest inny tylko odcień, ale tego samego sposobu myślenia. Ta ustawa 1981, a szczepionkowy przymus. No, ja już pomijam tą kwestię, że konsekwentnie tam się pomija po stronie tych osób, że zgromadzenie było zgromadzeniem osób, które są przeciwnikami przymusu szczepionkowego, czyli są zwolennikami wolności i prawdy, a nie z przeciwników szczepień na COVID-19. Niech kto chce, niech przyjmuje 5. dawkę. Bo trzeba obserwować statystyki i słuchać otoczenia, żeby dowiedzieć się, co się dzieje po tych preparatach z ludźmi. Więc Wysoki Sądzie, jeżeli mamy potem taką informację, że mój mandant, trzymając w ręku drewniany kij, grozi jej pozbawieniem życia, to jest po prostu fałsz. Nie ma takiej wypowiedzi mojego mandanta wobec pani Marceliny Zawiszy. A jeżeli jeszcze czytam dalej, że wystąpiło to z powodu przynależności politycznej tej pani do koalicyjnego klubu polskiej lewicy, poselskiego lewicy i światopoglądu promującego szczepienia przeciwko wirusowi COVID-19, to
to to jest fałsz. Przecież wypowiedź miała na celu nie przymuszenie pani Marceliny Zawiszy do tego, żeby pod jakimiś stanowczymi słowami zmieniła swoje poglądy. Pani Marcelina poglądy ma jakie chce. Natomiast jedynym motywem tego wystąpienia było przeciwdziałanie wprowadzeniu przymusu tych tak zwanych szczepień. Na jednym z plakatów, może inaczej jeszcze o plakacie to za chwilę, ale pani Marcelina Zawisza udzielała wypowiedzi do gazety Rzeczpospolita. Rzeczpospolita to jest gazeta, którą wiele urzędów prenumeruje i przynajmniej teoretycznie dostępność do tego pisma jest dość duża. Jakże może poseł opowiadać takie historie, że jeżeli nie będzie przymusu szczepionkowego, to ci rządzący chyba chcą mieć 1500 zgonów dziennie, kiedy w tamtym czasie, według danych GUS, liczba wszystkich zgonów dziennie oscylowała w około 1350, z czego 2/3 to były choroby układu krążenia i wylewy. Wirusowe zapalenie płuc też tam żniwo sobie zbierało. Natomiast według danych GUS-u, nawet przy przyjęciu, że dostawał prawdziwe zgłoszenia, to na tak zwany COVID zgonów było w granicach 50 kilku do 66 na dobę. To jest drobny odsetek w stosunku do 1350 wszystkich zgonów. A gdzie jeszcze tam znaczna część to są też przecież nowotwory. I jakoś nikt nie podniósł na głowę, że trzeba akty prawne montować na ten temat. Natomiast ktoś się uparł, żeby stręczyć ludziom te preparaty na COVID-19. Ale jak się zestawi, bo to tak jest, że człowiek się zastanawia, mój mandat też się przecież nad tym zastanawiał, skąd się to wszystko wzięło. Bo nikt właściwie nie rozumie, o co chodzi, no to wiadomo wtedy już, o co chodzi. Bo jedna z firm na P, producent tego preparatu, jeszcze rok wcześniej miał dochody na poziomie kilkunastu miliardów, ale już w roku 2021 zakończyła go z dochodem na poziomie 170 miliardów, tak przynajmniej można czytać o tym w internecie. No, o tym, co tam mówiła reprezentantka tej firmy na P podczas jakiegoś wywiadu, w którym stwierdziła, że nikt nawet nie badał skuteczności tego preparatu ani jego szkodliwości, bo gdzie tam nie było czasu, no to czego warte są te informacje, że mój mandat to miał grozić tej pani, a ona taki światopogląd szczepionkowy ma. Więc Wysoki Sądzie, zważywszy na treść artykułu 119, sąd wskazał, że być może uzna tutaj tylko samą zniewagę, to proszę, żeby sąd, dowodzi to, że sąd być może zamierza w ogóle pominąć tą całą otoczkę tego zarzutu, która ma nas wprowadzać w ten przepis artykułu 119. No to wtedy mielibyśmy tutaj może tak w cudzysłowie powiem nieco prostszą sytuację, bo tej dyskryminacji nie będzie. Będziemy mieli ewentualnie wtedy spór o to, czy to słowo cytowane i usprawiedliwiane przez jego również dopuszczalne brzmienie, ale to się przestało kształtować na jego mandanta, to jest już wystarczający powód, żeby prokuratura ścigała pana Marcina Sadowskiego z artykułu 216, podejmując oskarżenie jakby swoim ściganiem na ten czyn z przepisu prywatno-skargowego. No, pominę może, zbytnio się do tego nie będę odnosił, ale jest tam przecież mowa również o tym, bo i świadek dzisiaj słuchany przez łącza internetowe i pani Zawisza, to takie jest modne, że się wkręca w swoją rodzinę, żeby pokazać, jak się dzieci boją, jak się mąż boi, żona boi.
wszyscy się boją, bliżsi i dalsi krewni. Tylko wtedy się nam gubi zupełnie przyczyna tego rzekomego lęku i przyczyna tej rzekomej obrazy. Dlatego, że jeżeli by ktoś przejrzał te materiały, które pozwolił sobie sądowi przedstawić, zwłaszcza wywiad z twórcą tej technologii mRNA, który zdaje mi się nie był promowany w tak zwanych mainstreamowych mediach, tak jak i Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców, że o Stowarzyszeniu Ordo Medicus nie wspomnę, no czy też tej książce, czy książka, książce Fałszywa Pandemia, czy Zeszyty Norymberskie, bo tam jest mnóstwo danych, to myślę, że mając wiedzę o tym, co tam jest napisane i mając wiedzę o tym, co zdaje się w numerze drugim albo trzecim tych Zeszytów Norymberskich jest wskazane, jak badania w armii amerykańskiej przebiegły i jak o kilkaset procent wzrosły tam zachorowanie na choroby układu krążenia, na paraliże, na wylewy, na różne inne paskudstwa u osób, które przyjmowały te preparaty, to z wypowiedzi posłów, którzy są tu świadkami w tej sprawie, wynika, że ci ludzie nie mają o tym wiedzy. Ale myślę, że to nawet nie jest najgorsze. Najgorsze chyba jest to, że w ogóle nie są tym zainteresowani. Zadaję sobie więc pytanie, komu służą? I czy w sytuacji, gdy tego nie wyjaśniają, to ani widać, żeby się wstydzili, że nie potrafią tego wyjaśnić, to zastanawiam się, czy można mojemu mandantowi słusznie stawiać zarzut, że użył tego słowa na K, po to, żeby przywołać wypowiedź pana Wojciecha Olszańskiego i wyjaśnić ponownie, co ten mówca miał na myśli, kiedy takiego sformułowania używał 29 stycznia 2022 roku. Czy to rzeczywiście jest ocena nieuprawniona? Może nie tym słowem. Może należało użyć tego określenia, które słownik przywołuje dla wytłumaczenia znaczenia tego słowa i pewnie wyszłoby na to samo. No ale mamy w związku z tym to, że mój mandat działał w emocjach i czy one nie były usprawiedliwione tymi okolicznościami. Wydaje mi się, że te okoliczności i też poczucie bezradności i bezsilności wobec takich zachowań, które każdy sprzeciw wrzucają do worka z mową nienawiści, czy to nie było usprawiedliwione i nie było czynione w dobrej wierze, nie w celu obrażenia kogokolwiek i w celu znieważenia adresatki tej wypowiedzi. No, w Wysokim Sądzie mamy jeszcze drugi zarzut, gdzie mój mandat miał pochwalać przestępstwo, jakiego dopuścił się Wojciech Olszański. Kiedy czytam ten fragment aktu oskarżenia, to przychodzi mi na myśl sytuacja, w której jednym z głównych bohaterów był nieżyjący prezydent pan Lech Kaczyński. Pan Lech Kaczyński, wypowiadając się o panu Mieczysławie Wachowskim i o panu Lechu Wałęsie, powiedział, że pan Lech Wałęsa otacza się przestępcami. Mówiąc to w takim kontekście, gdzie wprost wskazywał, że oczywiście ma na myśli pana Mieczysława Wachowskiego. Przegrał wtedy proces, dlatego że sąd trafnie uznał, że nie można używać słowa przestępca wobec osoby, która nie ma prawomocnego wyroku karnego skazującego za przestępstwo. I pan Lech Kaczyński dostał wtedy zobowiązanie przeproszenia pana Mieczysława Wachowskiego w mediach publicznych, ale nigdy tego wyroku nie wykonał. Teraz, jeżeli mamy taką sytuację, gdzie w akcie oskarżenia jest określenie publicznie pochwalał przestępstwo, jakiego dopuścił się Wojciech Olszański, czyli mamy sytuacji wręcz identyczne. Bo przecież na czas wystąpienia 19 lutego, które miał pan Marcin Osadowski, i na czas wystąpienia 29 stycznia pana Wojciecha Olszańskiego, nawet mimo zatrzymania
zatrzymania panów i spędzenia przez nich, przez mojego mandanta 104, przez pana Wojciechowskiego 103 dni w więzieniu. To jeszcze to nie uczyniło z pana Wojciechowskiego przestępcę. I teraz kwestia, czy wypowiedź mojego mandanta, nawet gdyby zawierała pochwałę wypowiedzi pana Wojciechowskiego, albo konkretnych jej fragmentów, to czy jest możliwe mówić, że to jest pochwalenie przestępstwa, bo się jego dopuścił Wojciech Olszański? To jest zarzut fałszywy. To jest, taka teza byłaby fałszywa. Oczywiście pan Wojciech Olszański 5 kwietnia otrzymał wyrok skazujący nieprawomocny. Pan Marcin Osadowski nie mógł wiedzieć, że taki wyrok zapadnie i w ogóle nie oceniał wystąpienia mojego mandanta z innej sprawy, pana Wojciecha Olszańskiego. W ogóle na swoim wystąpieniu nie używał wypowiedzi wartościującej. Tam nie ma w ogóle żadnych fragmentów o tym, że pan Wojciech Olszański to dobrze zrobił, czy nie dobrze i czy to jest fajne, czy nie fajne. I że my tak wszyscy powinniśmy postępować, a w ogóle to wszyscy w ogóle tak powinni postępować. Nie ma czegoś takiego w tej wypowiedzi. Więc nawet gdyby przyjąć, że wyrok zakładając hipotetycznie pana Wojciecha Olszańskiego w zakresie wywierania wpływu na czynności urzędowe Sejmu jest prawomocny, to on dopiero, gdybyśmy nawet dzisiaj taką sytuację mieli, byłby dzisiaj prawomocny, hipotetycznie. Nie mógł pan Marcin Osadowski wiedzieć 19 lutego, że te wypowiedzi będą uznane przez sąd najpierw za przestępcze czy przestępne, a że uznanie ich za takie przez sąd pierwszej instancji będzie skutkowało potem i na przykład nieuwzględnieniem apelacji i prawomocnie się wybrał. Więc teza o tym, że w ogóle zajmował się odnoszeniem do przestępstwa, jakiego dopuścił się pan Wojciech Olszański, jest fałszywa. A to jest cała oś tego zarzutu i w oparciu o taką tezę zbudowano zarzut drugi, który w artykule 255 paragraf 3 mówi, że kto publicznie pochwala popełnienie przestępstwa. Pan Marcin Osadowski w ogóle niczego nie pochwalał. Wyrażał dezaprobatę wobec tego, że za de facto chyba nikt tak nie wypowiadał się w interesie publicznym w tych bulwersujących sprawach, jak pan Wojciech Olszański i pan Marcin Osadowski. Były różne wypowiedzi, bodaj jedyną osobą w przestrzeni publicznej, która nazywała rzeczy po imieniu, był w tamtym czasie i jest obecny pan poseł Grzegorz Braun. Ale ja nie słyszałem innych wypowiedzi w 460-osobowym Sejmie i 100-osobowym Senacie. Więc, Wysoki Sądzie, teza o tym, że pan Marcin Osadowski pochwalać miał zachowania pana Wojciecha Olszańskiego, które miały polegać z kolei na wywieraniu wpływu na czynności urzędowe Sejmu, zapowiadając śmierć posła i mówiąc uczestników tego zgromadzenia do popełnienia przestępstwa na szkodę dziennikarzy gazety, tutaj jest nazwa tej gazety, przez nakłanianie uczestników zgromadzenia do tworzenia listów gończych oraz pozbawiania życiu dziennikarzy oraz skierowania wpływu pozbawienia życia i publicznym znieważeniem pani Marceliny, no co pan Osadowski miał uczestniczyć, uczynić, cytując słowa pana Wojciecha Olszańskiego, wymachując kijem i wykrzykując z kija poselskiej. Ta wypowiedź w Wysokim Sądzie mojego mandanta w ogóle nie jest taka długa jak zarzut na ten temat. Ona jest pewnie tam w granicach 1/3 obszerności zarzutu. Natomiast ona się, ten zarzut się kończy, no tak jak pozwoliłem sobie wcześniej wskazać, po dziennikarza wypowiedział pan Marcin Osadowski jedno zdanie,
mówiąc tylko tyle, że dziennikarze roznieśli pandemię. To jest cała wypowiedź na temat dziennikarzy. Nie ma nic o pozbawianiu ich, życia, czego też nie było w wypowiedzi pana Wojciecha Olszewskiego. Zresztą tu to jest oczywiście nieprawomocny wyrok, ale od tego zarzutu rzekomego grożenia dziennikarzom tej gazety, której tej nazwa jest wskazana, to pan Wojciech Olszewski jest nieprawomocnie uniewinniony. Jest również nieprawomocnie uniewinniony od wypowiedzi, jaką kierował w związku z panią Marceliną Zawiszą, o treści to jest linia poselskiej. Dlatego, że ta wypowiedź, ona została po prostu zmanipulowana. Wypowiedź brzmiała, to jest kina poselskiej i w kontekście pełnej wypowiedzi pana Wojciecha Olszewskiego jasne było, że chodzi o to, jak to głosuje. I w tych okolicznościach Wysoki Sądzie no nie mogę się powstrzymać od tego, żeby poprosić sąd o zwrócenie uwagi na to, że wypowiedź to jest kina poselski ryj jest wręcz wypowiedzią o charakterze pokojowym. Dlatego, że kiedy pan Lech Wałęsa wypowiadał się do pana Sławomira Cęckiewicza, że będzie wisiał, to potem tłumaczył to w taki sposób, że w środowisku, z którego się wywodzi, wypowiedź będziesz wisiał oznacza tyle, co prawda cię powiesi. Pomimo, że pan Wałęsa jeszcze tam mówił wtedy w swojej wypowiedzi, że szanował innymi słowy pana Sławomira Cęckiewicza. Nie będę tutaj przytaczał tych wypowiedzi. W każdym razie ta wypowiedź została przyjęta za dobrą monetę. Nikt panu Lechowi Wałęsie nie stawiał zarzutu. I bardzo dobrze. Nie jestem za tym, żeby miał nic za to zarzut. Również kiedy pan poseł Grzegorz Braun, przecież w wielkich emocjach, zwrócił się do osoby pełniącej funkcję ministra zdrowia, ekonomisty, z wypowiedzią będziesz pan wisiał, to kiedy prokuratura umorzyła postępowanie, a sąd podtrzymywał bardzo słusznie to umorzenie, to sąd wtedy wskazał, że w słowach będziesz pan wisiał, zawarta jest krytyka sposobu sprawowania urzędu przez tego ministra. I że ten minister w przekonaniu sądu nie ma najmniejszych powodów do tego, aby obawiać się jakiejś fizycznej napaści ze strony pana posła Grzegorza Brauna, albo tym bardziej jeszcze wieszania go lub organizowania podwieszenia. Bardzo słusznie sąd to zdyskredytował. I dlatego o to samo proszę sąd w tej sprawie, ażeby uniewinniając mojego mandanta, przede wszystkim od tego zarzutu również drugiego, przede wszystkim zechciał mieć na względzie to, że wypowiedź pana Marcina Sadowskiego w ogóle nie była kierowana do pani Zawiszy. Ani do żadnych dziennikarzy, żadnej gazety. Ani nie była też kierowana do żadnych posłów. Jaką mieliśmy wtedy sytuację? Otóż był to 19 lutego. Na tamten czas było wiadomo, przynajmniej, że jeszcze ten akt 1981, ten, który, jak pan Wojciech Olszewski słusznie mówi, ma nam już jakby zaklepać obóz koncentracyjny w naszym kraju, on jeszcze nie był uchwalony. On był zaniechany i chciano w tej sprawie zrobić taką atmosferę, że to przez zgromadzenie kilkuset osób na rynku Bydgoszczy 29 stycznia zaniechano procedowania tego aktu, czy po prostu on nie przeszedł, co być może miało miejsce, ale chyba niekoniecznie. Dlatego, że jak słusznie stwierdził pan Maciej Pasadowski w swojej wypowiedzi, której nikogo nie obrażał i nikomu nie grozi, w istocie to ci ludzie patrzą tylko na słupki i na te wykresy. I oni przecież wiedzieli, że 29 stycznia, kiedy odbywa się zgromadzenie w Bydgoszczy, to w Toruniu pod skrzydłami ojca Tadeusza Rydzyka odbywa się konferencja o pandemii.
tam wypowiedzieli się naukowcy i lekarze. Nie jacyś tam ludzie, którzy z gazet czerpią informacje o świecie, tylko ludzie, którzy czerpią ją z badań naukowych własnych albo cudzych. I oni niezwykle krytycznie odnieśli się do tego wszystkiego, co Polakom zorganizowano. Nazwiska tych osób są w materiale, który pozwoliłem sobie samemu przedłożyć. Tam jest niezwykle istotne wystąpienie pana Jana Pospieszalskiego, który nie zostawia suchej nitki na tak zwanym dziennikarstwie. To jest wypowiedź niedługa, ale on doskonale ten warsztat obnaża ludzi, którzy, że tak powiem, pracują jako dziennikarze. Mówi, jakimi metodami, jakimi środkami buduje się tą atmosferę i lęk. A kto czytał coś o zarządzanie lękiem, ten wie, o co w tym wszystkim chodzi. Więc, Wysoki Sądzie, to było źródłem pewnej decyzji posłów, którzy policzyli sobie, co tam mogą uzyskać i kogo, kto ma jakie przełożenie na media. Dlatego, że ten program, który trwa 6 godzin 40 minut, link pozwoliłem sobie też sądowi podać, on trwa 6 godzin 40 minut i 10 sekund. I ma tylko na tym kanale prawie 300 tysięcy osób. Ale to wystąpienie jest publikowane na różnych innych kanałach. Ja nie sprawdzałem tam oglądalności, ale to jest 300 tysięcy. Jak się to ma do wystąpienia pana Marcina Osadowskiego czy pana Wojciecha Olszańskiego, który miał być pochwalany, bo rzekomo popełnił przestępstwo, gdzie było kilka tysięcy osłon, te programy z licznych kanałów poznikały. A z kanału prowadzonego przez pana Marcina Osadowskiego w ogóle zostały wycięte. Są na innych kanałach dostępne i nie mają wielkiej oglądalności. No, to może świadczyć o tym, kto jest, czy jakie grono ludzi jest zainteresowane prawdą, no ale te osoby, co wchodziły na ten przekaz oblicza pandemii, no to też są osoby zainteresowane prawdą. Nie wiadomo, czy one się z tym zgadzają, ale przynajmniej tych ludzi to wysłuchało. Wysoki Sądzie, jeśli chodzi o te inne wypowiedzi, które według mnie, wobec których ten, kto jest kim, a ten stylej, to jest pewną taką artystycznym przekazem osoby, która no, ma prawo do pewnych nadużyć, przekazując właśnie informacje w taki sposób. I do kogo ten przekaz się odnosi, jeżeli ktoś się poczuł wystraszony? No on miałby się odnosić, tu mieć za jakby obiekt swojego ataku. Posłów na Sejm, gazetę o tej nazwie, która tu jest podana i posła na Sejm, panią Marcelinę Zawiszę. No to Wysoki Sądzie, jest orzeczenie, co prawda w cywilnej sprawie, 6ACA 327/14. Jest tam mowa o pojęciu ostrej krytyki osoby publicznej i o wolności wypowiedzi. I tam Sąd Najwyższy wskazywał pomiędzy dwoma dziennikarzami, sprawa się toczyła, właśnie między innymi redaktorem naczelnym jednej z gazet. I tam sąd wskazywał, że nie ma mowy o tym, żeby ograniczać dopuszczalność krytyki, jeżeli ona jest realizowana w ramach uzasadnionego i w obronie uzasadnionego interesu publicznego. Że taka motywacja wyłącza bezprawność. Taką motywację pana posła Grzegorza Brauna i pana Lecha Wałęsy powierzyły sądy. Ja proszę, żeby sąd zechciał uwierzyć w tej sprawie motywację, która kierowała moim mandantem. Bo oskarżenie nie wykazało, że to była inna motywacja, że to był jakiś koniunkturalizm, że to było liczenie na jakiś chwilowy poklask, albo może dłuższy. Wypowiedzi i dane, którymi się posługiwał pan Marcin Osadowski,
No i też w kontekście innych jego wystąpień pokazują, że w takim właśnie celu wypowiedź swoją formułował. Sąd jeszcze w tej sprawie mówi o tym, iż ten oponent tamtego pokrzywdzonego czy poszkodowanego, to cywilna sprawa, to nie przekroczył granic dozwolonej krytyki i podlega ochronie. Również z uwagi na przysługujące mu prawo do wolności wypowiedzi, a poza tym działał przecież w obronie uzasadnionego interesu społecznego. Teraz Wysoki Sądzie zadaje sobie pytanie, czy osoby pokrzywdzone, bo tutaj mówimy akurat o pani Zawisze, ale o tej gazecie, czy o tych posłach, czy oni mieli wiedzę i czy się wypowiadali o tym, że te tak zwane regulacje covidowe skompromitowane przez liczne sądy, czy te regulacje covidowe, że te regulacje COVID, tak zwane covidowe, one spowodowały wzrost samobójstw u dzieci i młodzieży o 30%, a wzrost skutecznych targnięć się na życie o 50%. Że skutkowały 250 tysiącami zgonów nadmiarowych. Pani Marcelina Zawisza była pytana przez mojego mandanta w Warszawie o ten aspekt jej aktywności albo braku aktywności i albo nie zrozumiała pytania, albo nie chciała na ten temat odpowiadać, bo powiedziała, że te zgony łączy z tym, że to są ludzie, co nie przyjmowali tych szczepionek. A przecież my wiemy, że te 250 tysięcy zgonów zwanych nadmiarowymi to są zgony pod szpitalami. W ogóle niezależnie od tego, czy ktoś też przyjął, czy nie przyjął. To, co się dzieje z ludźmi, którzy przyjęli, to jest osobny, że tak powiem, to jest osobna czarna. To jest osobna czarna. Więc zastanawiam się, jak daleko sięga wrażliwość tych osób, że one nazywają mową nienawiści. Może trzeba by wymyślić takie określenie, milczenie motywowane nienawiści. Bo nic na ten temat ci ludzie nie mówią. Więc w tym sensie, jeszcze w tym orzeczeniu jest jedna istotna rzecz, że sąd nam mówi o powodzie i mówi, że powód nie jest osobą bezbronną, bo dysponuje środkiem medialnym o bardzo dużej sile oddziaływania na opinię publiczną. Więc nawet jeżeli krytyka jest przesadna, zjadliwa, czy mówiąc oględnie nieelegancka, ale nie jest nastawiona na znieważenie krytykowanej osoby, to mieści się ona w granicach, w ramach wolności wypowiedzi. Tak mamy tutaj. Posłowie w Wysokim Sądzie zwołują sobie konferencje prasowe, kiedy tam chcą i puszczają je w internet. No, gazeta to już w ogóle ma wielkie możliwości, może w każdym wydaniu prezentować swoje poglądy. No, pani Marcelina Zawisza tak samo. I nie wiemy nic o tym, żeby ktokolwiek z tych osób, które występują w sprawie jako pokrzywdzone, skorzystał z tej możliwości, żeby się do tego odniósł, bodaj mieli szansę odnieść się do tego w sposób prawdziwy. Nikt się z tych ludzi do tego nie odniósł. Wszyscy, jak się okazuje, złożyli zawiadomienie, no albo korzystali z wszczęcia postępowań z urzędu i z tego chcą, czy też na tym chcą budować swoją jakąś sytuację, czy satysfakcję prawną. Nie wiem, czy mając wiedzę o tej sprawie rzetelną, byliby usatysfakcjonowani takim aresztem, jaki mój mandat musiał odbyć. Wysoki Sądzie, jeśli jeszcze będę się czepiał tego określenia, to jest kina poselski ryj, dlatego że jest też znana sprawa pani, która chyba jest aktorką, która o Straży Granicznej powiedziała, że to są ludzie pozbawieni usług i mordercy. Ona to tłumaczyła swoimi emocjami, do których pan Marcin Osadowski też ma prawo. Tłumaczyła to własnymi emocjami, ale jednak swoją wypowiedź bardzo sprawdziłem. Kierowała do grupy, która w mundurach liczyła na ten czas 14 800 osób, z czego 1/4 to kobiety, a 3,5 tysiąca pracowników cywilnych. I sąd uznał, prokuratura uznała, że tu, przepraszam, sąd uznał, prokuratura chciała to ścigać,
sąd uznał, że tu nie ma przekroczenia takich granic, które by zmuszały do angażowania prawa karnego w ochronę tych osób. Ta pani powiedziała potem, że no, to jest jeszcze istotna jest rzecz. Odsłon na jej Instagramie było prawie milion 500 tysięcy. Odsłon na Instagramie było prawie 1 500 000. I tak poważne oddziaływanie tej wypowiedzi nie uznał sąd, żeby się miało spotykać z jakąś represją. I pewnie zrobił słusznie, bo jeżeli ktoś z tych ludzi w mundurach czułby się obrażony, powinien sam iść do sądu i albo budować oskarżenia, albo sprawę o ochronę dóbr osobistych. Po co zaraz w to angażować cały system prawny i policję, prokuraturę, w konsekwencji sądy, kiedy można wnieść tam oskarżenia prywatnego i wykazywać tam swoje racje. No w tej sprawie czegoś takiego nie mamy. W tej sprawie oskarżenie publiczne postanowiło wszystko robić za tych pokrzywdzonych i jak wynika z przesłuchania dzisiejszego pana Gawkowskiego, że gdyby on był rzetelnie przesłuchany w tamtym czasie i gdyby padły pytania brzmiały takie, jakie zadaliśmy dzisiaj, to było to nic nadzwyczajnego. Zwyczajne przesłuchanie i zadanie zwyczajnych pytań, które w takiej sytuacji po prostu nie mogą nie padać. To myślę, że ktoś mógłby się opamiętać i nie inicjować tych postępowań, czy tego postępowania co do pana Marcina Osadowskiego, w którym dzisiaj bierze do udziału. Wysoki Sądzie, przepraszam, ale to nie koniec tych pomysłów na to, to jest kij na poselski ryj, że to takie określenie, które nikomu nie groziło, ale w ogóle nie powinno zwracać uwagi prokuratury. Dlatego, że przecież mamy też wypowiedź z 2018 roku pana posła Janusza Palikota, który w rozmowie z nim prowadzonej powiedział, że zastrzelimy Kaczyńskiego, obedrzemy go ze skóry i skórę sprzedamy w Unii Europejskiej. Nie uznano tego za coś, co powinno skutkować czynnościami prokuratorskimi, aktami oskarżenia. No już ideałem byłoby, zważywszy na sytuację mojego mandanta, po prostu wtrącenie do więzienia tego pana, jeżeli ma takie plany. Ale nie. To spotkało się z dużą wyrozumiałością i nikt tego pana nie zamykał. Nikt też nie zamykał pani Marty R., znanej z marszów różnych, która najpierw nazwała Jarosława Kaczyńskiego bydlakiem i natychmiast po tych słowach zwróciła się w stronę funkcjonariuszy policji i rzuciła takie pytanie. Jest tam ktoś w tej dzielnej służbie, kto ma broń? I tego też Wysoki Sądzie nikt nie uznał za nakłanianie do zabójstwa. Dlaczego? Tego nie wiem. No ale jeżeli słowo to jest kij na poselski ryj, jest tak groźne, że kieruje się wniosek do sądu o aresztowanie tymczasowe, to chyba coś z moim rozumieniem jest tu nie tak i podejrzewam, że z mojego mandanta również, bo my nie potrafimy tego zrozumieć, jak to się w Wysokim Sądzie mogło stać. No, jeżeli chodzi o tą sytuację w Brzegu, ja już nadmieniłem o niej wcześniej, nie będę sobie długo tym zajmował czasu, o tą sytuację w Brzegu, gdzie nawet słowo rezać śladów to nie jest określenie, które ktoś by miał traktować jako grożenie pozbawieniem życia, czy właściwie rezać śladów, to jest raczej nawoływanie do mordowania, do zażynania Polaków. No pewnie w tych dzisiejszych uwarunkowaniach te media, o które przecież wiemy, które mam na myśli, to zaraz mnie przypiszą mowę nienawiści do tego człowieka, bo on przecież prawdopodobnie, zdaniem tych mediów, miał prawo do tego, żeby takie określenia używać, bo on jest w emocjach
i on się boi tego pana, co nazwisko ma na literę B. Ale tak jest. A wysoki sądzie, wypowiedź tam była taka. Nie polecam Polaków nie wspierających wielkiej Ukrainy. Poradzimy sobie z Rosją, a potem weźmiemy nasz Przemyśl, Chełm, Zamość. Sława Ukrainie, Rysacz Lat, Max D. I to się skończyło odmową wszczęcia dochodzenia w sprawie. Więc wysoki sądzie, tylko proszę sąd właściwie, żeby sąd. Ja wiem, że nie mamy systemu żadnego precedensowego. Sąd wcale, i to bardzo dobrze, nie czuje się związany innymi rozstrzygnięciami. I wiemy też dobrze, że czasami w takiej szczegółowej warstwie, jak się zagląda do orzeczeń, a w zasadzie do uzasadnień, no to te orzeczenia, czasami te sentencje wyroków pasują gdzieś, ale one w kontekście całości materiału niekoniecznie w ogóle się robią podobne, czy nadają się do porównywania. No ale taki prosty zwrot jak mordować Lachów, no to chyba jest to, konotacja jest oczywista i zupełnie bezpośrednia. Wysoki sądzie, został jeszcze ten zarzut z panem Pawłem Olszewskim. To jest dość ciekawa historia z panem Pawłem Olszewskim. To jest też artykuł 216. To z panem Pawłem Olszewskim sytuacja jest następująca. Otóż pan Paweł Olszewski był przesłuchany do sprawy pana Wojciecha Olszewskiego. I protokół przesłuchania pana Pawła Olszewskiego z tej sprawy z panem Wojciechem Olszewskim został umieszczony też w sprawie przeciwko panu Marcinowi Okazowskiemu jeszcze na etapie postępowania przygotowawczego. Nie wiem, czemu to miałoby służyć. Nie jest to dla mnie uzasadnione. Dostrzegł to zresztą też i sąd w Warszawie, dla Warszawy Prawi, który przysłuchiwał pana Pawła Olszewskiego, który przez długi czas też się tam nie stawiał. Bo sąd wskazał, że otrzymał zeznanie pana Pawła Olszewskiego w sprawie pana Wojciecha Olszewskiego. I ponieważ jest to inna sprawa, to sąd w ogóle tego nie będzie odczytywał. I bardzo słusznie. No ale pan Paweł Olszewski od początku nie chciał, żeby było jakiekolwiek ściganie karne mojego mandanta wykonywane. Dlatego, że już w mailu, jeszcze na etapie postępowania przygotowawczego, w mailu do policji, wskazał on, że nie chce żadnego postępowania przeciwko panu Marcinowi Osadowskiemu, że nie czuje się ani zagrożony, ani obrażony i że właściwie w tej sprawie już powiedział wszystko, bo wcześniej już o tym mówił, ale tam ktoś dopytywał się pana Pawła Olszewskiego, czy chce takiego ścigania, czy nie. I pan Paweł Olszewski się, że tak powiem, od zamiaru takiego ścigania odciął. I właściwie nie inaczej postępuje, jeśli chodzi o jego zeznanie w Sądzie Warszawskim. Dlatego, że tam wskazał, że o ile czuł jakąś obawę i zagrożenie ze strony pana Wojciecha Olszewskiego, to w ogóle po programie, który jest inkryminowany w tym zarzucie czwartym, nadawanym na kanale internetowym rptv.pl, że nie czuje się po tej wypowiedzi, która tam jest objęta ściganiem z urzędu, nie czuje się po tej wypowiedzi ani zagrożony, ani nie czuje się niebezpiecznie. W ogóle się tej wypowiedzi pana Marcina Osadowskiego nie wystraszył. I wskazał odnośnie zniewagi, to tak jest tutaj zarzut, że właściwie te słowa nie powinny paść w taki sposób, jaki padły, ale pan Paweł Olszewski mówi, że właściwie od jakiegoś czasu czuje się politykiem i uważa, że powinien mieć grubszą skórę i też taką sobie postawę wyrobu posiadania czy dysponowania tą grubszą skórę. I dlatego właściwie określa te słowa pod jego adresem jako takie niestosowne, ale nie mówi, że czuje się nim znieważony. Dlaczego jest tak zatem, że my mamy taką postawę pana Pawła Olszewskiego? Do tej postawy podchodzę, wysoki sądzie, z szacunkiem. Trzeba to docenić, że człowiek nie robi problemu z drobnej rzeczy. Ale dlaczego mając
taką postawę pana prawo Olszewskiego. Mimo to te zarzuty od początku w związku z panem Pawłem Olszewskim, ten zarzut czwarty nam na tej sprawie ciąży, jest objęty ściganiem z oskarżenia publicznego, jest związany, tak jak co do pani Marceliny Zawiszy, z pisaniem, czy że jest takie zachowanie, że mamy to w naszych materiałach, czy pani, czy pan czuje się pokrzywdzony, czy pani, czy pan chce występować w tej sprawie jako osoba pokrzywdzona, złożyć zeznania albo nawet zawiadomienie o przestępstwie. Pani Marcelina Zawisza coś takiego dostała, złożyła takie zawiadomienie. Pan Paweł Olszewski coś takiego dostał i nie złożył takiego zawiadomienia co do pana Marcina Osadowskiego. Jakoś nie miałem przyjemności być przez organy ścigania pytany, czy czuję się ofiarą mowy nienawiści na tle tych aktów prawnych, których nazwy wymieniłem i tych kombinacji, które towarzyszyły ich stręczeniu w Sejmie i Polakom. Nikt mi o to nie pytał. I nie rozumiem właśnie. Nikt też się nie, w sądzie nie pytał, czy podoba mi się rozjeżdżanie kopalni Krupińskich i kopalni Makuszowy i zasypywanie szybów tych kopalń wodą z piachem. I czy podoba mi się to, że ten proceder kosztował 600 milionów złotych, kiedy za około 1/3 można by doskonale te złoża uruchomić, a tam są złoża po 760, po 500 milionów złotych. I nikt się nie pytał, czy mnie to przypadkiem nie denerwuje i żeby nie doprowadzić do na przykład jakiejś rozpaczliwej reakcji jak mój mandat, to może trzeba mnie zapytać i po prostu wziąć się za ściganie tych, co trzeba. Dlaczego zatem mamy sytuację taką, gdzie pan Paweł Olszewski nie czuje się znieważony, a mimo to widnieje jako pokrzywdzony wbrew swojej woli? To jest takie coś, co myślę, że nie za często się nam w praktyce zdarza. To dlatego dość dużo uwagi temu postanowiłem poświęcić. Ale warto też chyba nie zapominać o przepisie. Bo przepis artykułu 216 brzmi: kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby podejmie obecność też publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do tej osoby dotarła. No i tam podlega tym różnym konsekwencjom karnym. Ale jest też paragraf trzeci, który mówi: jeżeli zniewagę wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonym, to sąd może wtedy odstąpić od wymierzenia kary. I Wysoki Sądzie, odnośnie tych czynów tak, tutaj kwalifikowanych, a mamy je dwa, to proszę, żeby sąd też i tą możliwość, poza przede wszystkim orzeczeniem uniewinnienia, ale taką możliwość, gdyby sąd nie znalazł uzasadnienia dla uniewinnienia, żeby sąd taką możliwość też rozważył. Dlatego, że czym jest innym, jak nie wyzywającym zachowaniem się wystąpienie posłów z banerem, który pozwolił sobie sądowi przedłożyć, z banerem, na którym jest napis obowiązkowe szczepienia dla wszystkich. Tak, dla obowiązkowych szczepień pan Gawkowski w towarzystwie innych osób ze swojego klubu. Czym jest innym, bo pani Marcelina Zawisza to potwierdziła, że w Sejmie stanęła za banerem z zapisem, że jest 100 tysięcy zgonów z powodu COVID-a, co było kłamstwem, nigdy tych zgonów nie było i do dzisiaj pewnie nie ma. Inaczej, do dzisiaj na pewno nie ma. No ale to dowodzi, że ten baner powstał z wykonania takiej podstawowej, elementarnej pracy, którą każdy uczciwy człowiek ma obowiązek wykonać. Mianowicie sprawdzenia, choćby na dany kurs, jak to z tymi zgonami jest. Na tamten czas ta liczba zgonów była pomiędzy 1/4 a 1/3 tego. No ale my wiemy przecież, o czym mówił świętej pamięci pan doktor Hamad, o czym mówił pan doktor Bodnar i o czym mówili inni lekarze na tym sympozjum oblicza pandemii, że większość tych śmierci, czy wiele z tych śmierci można było uniknąć, gdyby nie kierowano się
antyludzkimi procedurami medycznymi, tylko kierowano się dobrym pacjenta, wiedzą i doświadczeniem lekarzy. Zresztą Wysoki Sądzie, doszliśmy, przepraszam za to słowo na tej sali, ale doszliśmy do takiego zidiocenia, że Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców sporządziło nawet projekt ustawy, w którym zabiega, żeby lekarzom wolno było leczyć według swojej wiedzy i doświadczenia, a nie według antyludzkich procedur. To jest zupełnie coś nieprawdopodobnego. Natomiast myślę, że takie postępowanie tych osób, które działają w poczuciu zupełnej nieodpowiedzialności. Nie słyszałem, żeby był jakiś proces przeciwko posłowi o to, że promuje szkodliwe ustawodawstwo, które niszczy gospodarstwa domowe i zniszczyło 250 tysięcy firm od 2020 roku do końca ubiegłego. Nie słyszałem, żeby ktoś z nich był pociągany za to do odpowiedzialności, żeby ktoś sobie zadał trud analizy tych faktów, choćby ten 1981, to jest coś zupełnie nieprawdopodobnego. To trudno uwierzyć, że to się czyta jako druk sejmowy, a nie jakiś tam wytwór czegoś zupełnie innym. To przecież Wysoki Sądzie, że ktoś, kto obserwuje i wie, że poseł ślubowanie składa i mówi w nim, że ślubuje uroczyście jako poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu, strzec suwerenności ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli ktoś to ma tą świadomość i czyta te wyroby, które mają być przekuwane w ustawy, to czy to nie jest właśnie prowokacja i wyzywające zachowanie się? Jest taka konstrukcja prowokacji i retorsji. No, ona jest prosta, bo jak ktoś mnie popchnie, to ja go też popchnę. Jak ktoś mnie kopnie, to ja go mogę też kopnąć. Będę miał prowokację i retorsję. Nie ma takiej możliwości zachowania się wobec tych posłów. Mówię oczywiście nie o kopaniu i o popychaniu. Jest to takie dla zobrazowania tylko użyte określenie. Mówię o możliwości wyrażenia swojego odmiennego zdania. No bo ci posłowie nie spotykają się z ludźmi, którzy poważyli się myśleć inaczej niż im tam ktoś zalecił albo niż sami sobie przyjęli. Więc jeżeli nie ma takiej możliwości, no to ludzie, którzy są świadomi, gromadzą się na takich zgromadzeniach, jak w Bydgoszczy 29 stycznia i 19 lutego z udziałem pana Marcina Osadowskiego i tam tą swoją niezgodę w sposób emocjonalny, czasami artystyczny, czasami dość stanowczy i ostry, ale przecież nie po to, żeby komuś wyrządzić krzywdę, tylko żeby zwrócić uwagę na problem. Bo tak naprawdę krytykowany był problem, krytykowana była pewna postawa. No to, że ją łączono akurat z tymi osobami, no tak, no bo one to promowały. Więc Wysoki Sądzie, proszę też, żeby sąd zechciał i takie rozwiązanie rozważyć. Gdyby natomiast było tak, że sąd uzna, że te wszystkie uwagi nie są zbyt wiele warte, no, wiem, że my mamy pewien problem w tej sprawie, no bo jednak no niełatwo się uniewinnia człowieka, który ma na karku 104 dni w więzieniu. Wiem, że nie jest to dla sądu też taka decyzja łatwa i swobodna. Choć o to wnoszę przecież w odniesieniu do wszystkich czynów, mając przekonanie o tym, że zarzuty są chybione i są przede wszystkim skutkiem no jednak pewnej, tak to muszę nazwać Wysoki Sądzie, nieuczciwości procesowej. Nie wolno w oparciu o nieistniejące fakty budować zarzutów, przyjmując, tworząc te fakty tylko, że tak powiem, w sferze werbalnej, a potem w nich wysnuwając wnioski w postaci choćby nawet dzisiejszych wniosków w zakresie kary, które mamy miały otrzymać. Nie jest to po prostu uczciwe postępowanie. I nie mówię, że ono jest cechą Urzędu Prokuratorskiego, ale w tej sprawie takie postrzeżenie. To wnoszę, żeby sąd miarkował te wszystkie środki karne czy kary,
które miałby mój mandant doświadczać. Myślę, że w najmniejszym zakresie nie ma powodu do tego, żeby zakazywać panu Marcinowi Osadowskiemu przez 5 lat zbliżania się do kogokolwiek z tych osób. Jak, no co dla nas będzie podstawową kwestią? To, czy uzasadniona jest ich obawa, którą wyrażono tutaj werbalnie w tej sprawie. Myślę, że nikt z tych państwa, ani pani Marcinie Zapisza, ani pan Dawkowski, ani pan Olszewski, bo od tego się odcina, nie wskazał sądowi ani jednej okoliczności, z której by wynikało, że można by powiedzieć, że ci państwo mają uzasadnienie, żeby się obawiać. Oni tak to po prostu formułują, bo oni chyba zostali tak nauczeni, że trzeba mówić, że się boję, trzeba mówić, że jest lęk, że jest zagrożenie i niebezpieczeństwo. Tych słów jak najwięcej, a tam mniejsza o szczegóły. No i tych szczegółów nie ma. My nie mamy żadnych zachowań pana Marcina Osadowskiego, z których by wynikało, że to jest człowiek, który nie potrafi panować nad swoimi decyzjami, który stanowiłby dla kogokolwiek jakiekolwiek zagrożenie. No chyba w działalności, którą prowadzi, tak, bo promuje prawdę i promuje uruchamianie, że tak powiem, głów przynajmniej dorosłym ludziom, żeby patrzyli krytycznie na to, co im się mówi i jak ich i na krytycznie na to co im się oferuje. Natomiast to nie jest osoba, to nie jest człowiek, przepraszam, to nie jest człowiek, który do tej pory miałby jakiekolwiek sytuacje związane z jakąś agresją, z jakimś nieopanowaniem emocji, takim, które by skutkowało atakiem na innego człowieka. Nie ma takich sytuacji. W związku z tym nie wiem, czemu ma służyć zakaz pięcioletnich kontaktów czy zbliżania się przez pana Marcina Osadowskiego do tych ludzi, którzy nawet sami mówiąc o tym swoim tam uczuciu jakiegoś pokrzywdzenia, to nawet tego nie formułowali, żeby można było wywieźć z tego, iż pan Marcin Osadowski to jakieś zagrożenie. Myślę, że pan Gawkowski wręcz to wyjaśnienie na temat pistoletu, w którym chce w to wierzyć. Dopiero dzisiaj się zetknął prawdziwie, że wcześniej nie miał takiej okazji, bo nie chciał. To chyba też pokazuje, że gdyby się czuł zagrożony, to by chciał się dowiedzieć, o co tutaj chodzi. Nie, pani Marcelina Zawisza tak samo. Więc Wysoki Sądzie, bez dwóch zdań ten zarzut, ten wniosek w zakresie zakazu zbliżania się jest zupełnie pozbawiony jakiegokolwiek racjonalnego uzasadnienia. Jeśli chodzi o te kary, które sąd miałby wymierzać mojemu mandantowi, to mogę tylko powiedzieć, że te wnioski są drakońskie. Że te wnioski są drakońskie. Nawet gdyby uznać, że coś było na rzeczy, to przecież nie przy tak surowych środkach karnych i to jeszcze w końcu z karą łączną, tak surową, że mój mandat miałby wrócić do więzienia. No chyba jednak może warto popatrzeć, że dzisiaj mamy 14 kwietnia, zdarzenie miało nastąpić 19 lutego. To jest naprawdę spory okres czasu. Czy w tym czasie można by, nawet kierując się takim podejściem, jak zaprezentowano wam się oskarżenia, czy nawet kierując się takim podejściem, można po tym okresie czasu, czy przez ten okres czasu, postawić mojemu mandantowi coś na podobieństwo tych zarzutów? O niczym takim nie wiem. No a przecież według artykułu 53 Kodeksu Karnego, który mówi o tym, jakie przesłanki sąd nawet uważają, że kara musi być wymierzona, jakie przesłanki sąd bada, no to przecież mamy tam postępowanie przed popełnieniem przestępstwa, zachowanie się po popełnieniu przestępstwa, no też i sytuacje motywacyjne. No nic z tych okoliczności uczciwie ocenionych nie pozwala na tak surowe wnioski. Dlatego gdyby sąd uznał, że te wnioski mają jednak jakiś sens i
kary muszą być, to wnoszę, żeby sąd co najwyżej zechciał rozważyć wymierzenie mojemu mandantowi grzywny w takiej wysokości, która będzie pochłonięta przez ten odbyty przez niego do tej pory areszt w rozmiarze 104 dni. A jeżeli sąd by uznał, że to muszą być jakieś kary, tak to nazywamy, wolnościowe, to żeby sąd wymierzył to w minimalnej wysokości, którą żeby sąd też na minimalny okres próby zawiesił. I to jest wszystko. Dziękuję bardzo. Panu Skarbowi, bardzo proszę. Wysoki sądzie, po takiej przemowie mojego mecenasa wypadałoby przypomnieć sobie stwierdzenie, że milczenie jest złotem i muszę nic więcej nie mówić. Ale pozwoli Wysoki Sąd, że odniosę się tylko do kilku kwestii. Wydarzenie, które dzisiaj jest oceniane na tej sali sądowej, wydaje mi się być oceniane tylko w płaszczyźnie kilku słów, które padły z mojej strony, kilku wypowiedzi. Nie jest rozciągane na całe te wydarzenie, które, jak nawet zeznawali świadkowie, miały charakter patologicznego, artystycznego. Byłem tam również osobą zajmującą się kwestiami technicznymi i częściowo prowadzeniem tego wydarzenia. I również zabiegałem o to, żeby ono miało charakter wyjątkowy, prawdziwy i artystyczny. Zadbałem o to, żeby były tam dziewczynki, które wykonały piękny utwór. I moje wypowiedzi wtedy dotyczące tych innych kwestii w ogóle nie naruszały tematyki dzisiejszego wydarzenia. Tak, to prawda. Tego dnia moje wypowiedzi również były poparte rozgoryczeniem. Rozgoryczeniem po zatrzymaniu Wojciecha Olszańskiego, o którym mówiłem już tutaj, przyznaję to, potwierdzam, traktuję jak ojca. I bolesnym, wręcz dotykającym aż do serca była na przykład sytuacja, kiedy człowiek, który nie unikał nigdy kontaktu z sądem, z prokuraturą, został w ten sposób brutalny zatrzymany i to jeszcze z komentarzem ze strony policjantów, trafiony, zatopiony. Co pozwoliło mi, że tak powiem, odnieść takie wrażenie, że jest to represja polityczna. Zatopiony, czyli co? Skończyło się jego możliwość walczenia o sprawy słuszne. Bo uważam, Wysoki Sądzie, że była to walka o sprawy słuszne. Chciałbym tutaj podnieść taki zwrot, który bardzo często się pojawia. Kiedy niesprawiedliwość staje się prawem, to opór staje się przymusem. To opór staje się obowiązkiem. Chciałbym tu podkreślić to słowo. Opór i obowiązek, a nie zastraszenie, przymus bezpośredni, czy jakieś groźby karalne. W tych aktach oskarżenia zarzuca mi się, że pani Marcelina Zawisza została przeze mnie znieważona poprzez używanie słów powszechnie uważanych za obelżywe, a także, że trzymając w ręce drewniany kij, groziłem jej pozbawienia życiem i to jeszcze jako posłance i co gorsze z powodu jej przynależności politycznej. Wysoki Sąd na szczęście miał okazję zapoznać się z tym nagraniem
I dzisiaj na tej sali sądowej mogę powiedzieć z pewnością jedną rzecz. Rzecz, którą również na sali sądowej powiedziałem pani Marcelinie Zawiszy, że w tym całym swoim rozgoryczeniu przepraszam ją za to, że z taką energią, użyłem tego słowa na literę K, ale tak jak i wtedy, tak i teraz podkreślam, że cytowałem słowa Wojciecha Olszańskiego nie po to, żeby w nią uderzyć, nie po to, żeby wychwalać te słowa, ale po to, żeby wyjaśnić, co z Wojciechem Olszańskim również ustalialiśmy a propos znaczenia tego słowa, że chodzi tutaj o zwrot zawarty w słowniku języka polskiego Państwowego Wydawnictwa Naukowego, który jest definiowany: kto dla osiągnięcia korzyści postępuje w sposób moralnie naganny. Podkreślam, nie oceniam i nie oceniałem zachowania, nie twierdziłem, że pani Marcelina Zawisza prowadzi się w sposób niewłaściwy, że jest kobietą lekkich obyczajów, absolutnie. Nawet w tej wypowiedzi, w której odnosiłem się do znaczenia tych słów, podkreślałem, że chodzi mi tylko i wyłącznie o sposób moralnie naganny postępowanie, a brałem to chociażby z tego faktu, że to ona była jedną z tych osób, która podnosiła hasło "Moje ciało, moja sprawa", na przykład na protestach tak zwanych błyskawic. I co chciałbym podkreślić, ja i Wojciech Olszański byliśmy na tym proteście i podkreślaliśmy to, że jak świat światem, historia pokazuje, że kobiety, kiedy tak czuły, miały taką potrzebę, mogły i spędzały, jak to się wtedy nazywało, ciążę, czyli ją przerywały. I choć nie pochwalamy tej postawy, to podkreślamy, że to miało miejsce. I w tym kontekście ten zwrot "moje ciało, moja sprawa", choć uważam, że nieuprawniony, ponieważ to nie jest ciało, tam się rozwija nowe życie. Nowe życie, które nie jest takie jak na przykład ręka czy noga odcięte, nie ma szansy na dalsze funkcjonowanie. To życie po narodzeniu jest wyjątkowym bytem, który jest podlega wyjątkowej ochronie prawnej. I to wszystko w zestawieniu tego wniosku Lewicy, który składa projekt o obowiązkowych szczepieniach, który moim zdaniem, wniosek, narusza to, co wynikało z Konstytucji, gdzie posłowie przysięgają przy składaniu swojej przysięgi, że będą stali na straży tej Konstytucji. A później, co też jest wyraźnie podkreślone, Lewica chce karać osoby, które nie przyjęły preparatu. To był ich wniosek. Nazywałem tę postawę, że oni nie mają prawa, moralnego prawa, i że to zachowanie jest moralne naganne, i w kontekście zestawienia tych faktów używaliśmy tego słowa na K, o którym chodziło mi o osiągnięcie korzyści, osiągnięcie korzyści postępując w sposób moralnie naganny. Choć panią Marcelinę Zawiszę na sali sądowej przeprosiłem za to słowo. To twierdzenie, że groziłem pozbawieniem życia posłance, uważam za kompletnie nietrafione, gdyż od początku tłumaczę, w pierwszych słowach Wojciech Olszański tu powiedział, że to jest kij na poselski relikt, powiedział, że nie mogę nic z nim zrobić, bo to jest karalne, czyli świadomie twierdzi, mówi, że nie może, że prawo mu zabrania i on się temu poddaje, i jednocześnie natychmiast podejmuje
Zaznaczam, że nie chodzi o ten kij jako o narzędzie, tylko że ten kij jest swego rodzaju symbolem, paralelą do tego, czym są te zapisy skrybów sejmowych. Innymi słowy, nawiązując między innymi do tego wyroku, który jest uzasadniany w przypadku pana Lecha Wałęsy czy Grzegorza Brauna, hasła "będziesz wisiał" oznacza "będziesz wisiał, zawiśniesz politycznie, kończy się w ten sposób twoja kariera, bo kłamiesz, bo próbujesz działać w sposób moralnie naganny i to prawdopodobnie oznacza koniec twojej kariery politycznej, koniec ciebie jako polityka, ale nie jako człowieka. Pani Marcelina Zawisza jest tutaj też wspominana pod takim, że tak powiem, opisem, że ja to wszystko robiłem przeciwko niej, bo ona promowała światopogląd promujący szczepienia. Więc podkreślam jeszcze raz, że pani Marcelina Zawisza i jej klub nie promował szczepienia, tylko, przypominam, żądał obowiązkowego szczepienia, czyli żądał przymusu, który jest naruszeniem ustaw norymberskich. Chciałbym podkreślić jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Cały czas używano zwrotu szczepienie, natomiast do dnia dzisiejszego w zapisach publicznych możemy znaleźć informację, że jest to preparat, który aktualnie zdaje się, że jest w trzeciej, a w czwartej fazie testów. I każdy, kto chciał przyjąć ten preparat, nie nazywano tego, że przyjmuje szczepienie, tylko dawano mu do podpisania specjalny druk, na którym dobrowolnie wyrażał zgodę. Zgodę, która również skutkowała prawnie, bo są już takie przypadki, gdzie ludzie zeszli po przyjęciu tego preparatu i firmy ubezpieczeniowe odmawiały ubezpieczenia, powołując się na to, że wziął udział w eksperymencie medycznym. Więc Wysoki Sądzie, w tej sytuacji uważałem, że nie tylko ze swojej strony, ale Wojciech Olszański działał w stanie wyższej konieczności, o którym mówi między artykuł 26 kodeksu karnego, czyli w celu zapobieżenia, czy też uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącemu jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, a jest to życie. Bo nagminnie, że w wyniku tych horrendalnie przesadzonych reakcji, tak ja to oceniam, między innymi, co było tragicznym faktem, zginęła kobieta w ciąży i jej 9-miesięczne dziecko, bo naruszono procedury między innymi ratownicze, które mówią o tym, że w pierwszej kolejności należy ratować życie, a później zajmować się sprawami wtórnymi. O tym mówią procedury ratownicze. Natomiast ta kobieta nie dostała się do lekarza, bo czekano na wynik testów. To samo dotyczyło dziecka, który był wożony od szpitala do szpitala z zapaleniem woreczka robaczkowego i w końcu zszedł. To też są konsekwencje, dlatego z naszej strony było to działanie w celu ochrony zdrowia. W tej chwili podnoszone są na całym świecie sprawy karne, jasno pokazujące, że doszło do poważnych konsekwencji poszczepiennych, powodujących liczne zgony. To, co podnosił mecenas. Kolejne badania ryzyka wskazują na wzrost wystąpienia zapalenia mięśnia sercowego i osierdzia u nastolatków po szczepieniu na COVID-19. Lekarz francuski, który podnosi, że jeżeli przyjąłeś szczepienie, to sprawdź, czy nie masz HIV i pozwij swój rząd o odszkodowanie. Z naszej strony te wszystkie działania miały na celu ochronę ludności, dobrze rozumianą ochronę ludności. I tak, powtarzam to jeszcze raz, z mojej strony
kiedy z perspektywy czasu patrzę na swoje wystąpienie, uważam, że ono ma pewien pierwiastek przesadności. Tylko Wysoki Sądzie, w wielu kwestiach tutaj byłem sądzony, rzekłbym, na podstawie odczuć i sugerowano mi, jakie były moje intencje. Więc też chciałbym podkreślić, że w moich intencjach ani razu nie było kwestii zrobienia komukolwiek jakiejkolwiek krzywdy i naruszenia jego dobra. Było to bardziej działanie w obronie Wojciecha Olszańskiego, którego uważałem, potraktowano w sposób bardzo niegodziwy, zapominając o tym, że działa on właśnie w stanie wyższej konieczności w obronie innych. Nas nazywa się antyszczepionkowcami. Podkreślam to, zawsze podkreślałem, będę podkreślał. Jestem człowiekiem wolności i podkreślam, że nam chodzi tylko o prawo. O prawo do podjęcia samodzielnej decyzji, o wybór. Co stoi w zupełnej sprzeczności do żądania przymusu. W punkcie drugim, Wysoki Sądzie, jestem oskarżony o to, że publicznie pochwalałem przestępstwo, jakiego dopuścił się Wojciech Olszański. Pan mecenas wielokrotnie to podkreślał i ja również to postaram się nazwać bardzo literalnie. Ja nie oceniałem, a w szczególny sposób nawet nie wartościowałem wypowiedzi Wojciecha Olszańskiego, pochwalając. Przede wszystkim w tamtym dniu nie było mowy absolutnie o żadnym przestępstwie. W tamtym dniu przecież funkcjonuje w polskim systemie prawnym zasada domniemania niewinności. Nie mogłem pochwalać przestępstwa, które nie miało miejsca. I to jeszcze miało być pochwalanie jego zachowania. Absolutnie tam żadnej takiej wypowiedzi nie ma. Miałem to robić, cytując słowa Wojciecha Olszańskiego, wymachując kijem i wykrzykując słowa, to jest kij na poselski ryj i inne, które znaczenie uważane jest na powszechnie obelżywa. Ale to jest absolutnie nieprawda. Cytując te słowa, za każdym razem powtarzałem, że je cytuję w celu wyjaśnienia, jak uważam, że one powinny być rozumiane i jakie należy rozwinąć. Wymachując kijem również robiłem to w sensie, że machał tym kijem, ale nie jak gdyby odtwarzając te jego działania, ale sam machając tym kijem nie twierdziłem, że to jest kij na poselski ryj i ja tym kijem będę kogoś okładał. Tylko pokazywałem, że ten kij, tłumaczyłem, że ten kij to nie jest to narzędzie, jest tylko symbolem. I znowu wraca temat używania słów powszechnie używanych za obelżywy. Tak, to jest jedyna rzecz, z którą mogę się zgodzić, że jeśli wyrwiemy samo słowo, jest ono powszechnie uważane za obelżywe i nawet słownik języka polskiego w tym znaczeniu, kto dla osiągnięcia korzyści postępuje w sposób moralnie nienaganny, zaznacza, że jest to zwrot wulgarny. Ale jeszcze raz podkreślam, sam zwrot jest wulgarny, ale on nigdy nie miał na celu tylko wskazania sposobu prowadzenia się konkretnej osoby. Czyli, że prowadzi rozwiązany tryb życia. Nigdy w ten sposób to nie padało i nigdy nie było to moją intencją. W związku z czym nie zgadzam się na tak stawiany zarzut i od niego w całości się odcinam. W punkcie trzecim słyszę po raz kolejny, że trzymając w ręku kij groziłem pozbawieniem życia członkom koalicyjnego klubu poselskiego Lewicy oraz członkom klubu Lewica Bydgoszcz z uwagi na ich przynależność polityczną, będąc w opozycji do prezentowanych przez nich światopoglądów. Czym miałem wzbudzić panu Michale Wysockim i Krzysztofie Gawkowskim uzasadnioną obawę, że groźby staną te spełnione. Dla mnie ten punkt jest w ogóle kuriozum i pokazuje, moim zdaniem, stronniczość i nierzetelność prokuratury.
Ten punkt jest żywcem przepisany, kropka w kropkę, przecinek w przecinek, jest przepisany z zarzutów postawionych Wojciechowi Olsztańskiemu. A już u Wojciecha Olsztańskiego te zarzuty są postawione błędnie, ponieważ sam Olsztański nie zajmował się ani klubem Lewicy Bydgoszcz, ani posłami klubu poselskiego, bo odnosząc się do tych osób, odnosiła się zupełnie inna osoba, zupełnie w innej wypowiedzi. Ktoś po prostu to skleił w jedną całość, że wcześniej padły, została odczytana lista klubu poselskiego Lewicy Bydgoszczy i posłów, zupełnie, to kto inny czytał w zupełnie innej sprawie, a gdzie indziej zupełnie wypowiadał się Wojciech Olszański, i to jeszcze przed tymi słowy, na inny temat, i zostało to sklejone w jedną całość, a na końcu przypisane mi. Ja się w ogóle klubem Lewicy Bydgoszcz, ani klubem poselskim Lewicy w swojej wypowiedzi nie zajmowałem i nigdy nie mówiłem o tym, że robię to ze względu na opozycję do ich światopoglądu promującego, jak to wtedy, jak to padło w zarzucie, szczepienia przeciwko wirusowi. Nieprawda. Ja cały czas podkreślałem, że jestem przeciwko obowiązkowi szczepienia, a jeszcze tym bardziej próbie karania poprzez akt między innymi 1981, tak zwanej Lex Donosiciel, która to ustawa doprowadzała do sytuacji takiej, że każdy każdego mógł dowolnie skarżyć tylko dlatego, że nie wykonał testu. Każdy każdego. Wojewoda, przedsiębiorcę, przedsiębiorcę pracownika, pracownik, przedsiębiorcę, pracownik, kolegę, w każdą stronę, i tu nie było, nawet w tym projekcie nie było mechanizmu odwoławczego. Co ważniejsze, podkreślam, chociaż nie odnosiłem się do tych słów, te kluby promowały przymus. Ja w swoich wystąpieniach promowałem prawo do wyboru, zachowanie konstytucyjnego, prawo do wyboru. Szanowni Sądzie, Wysoki Sądzie, w tym przypadku w całości odrzucam ten punkt jako w ogóle niezasadny. Nie zajmowałem się, jeszcze raz to podkreślam, trzymając ten kij, groźbieniem pozbawienia życia klubu poselskiego, nie wymieniałem żadnej osoby z nazwiska. Miało to podobno wzbudzić w Michale Wysockim, Krzysztofie Gaskowskim uzasadnioną obawę. Chciałbym zwrócić uprzejmie uwagę, że pan Michał Wysocki, składając swoje zeznania, twierdził, że wyraziłem, że swoim zachowaniem przestraszyłem jego i Marcelinę Zawiszę. Tymczasem w innym zeznaniu znajdujemy, że Marcelina Zawisza, a składa to dnia, w którym zostałem zatrzymany, że Marcelina Zawisza dopiero dnia następnego od kogoś dowiedziała się, że w ogóle takie wydarzenie miało miejsce. Tymczasem on powołuje się na to, że to wyraźnie w nim i Marcelinie Zawiszy wywołało określone obawy. Gdzie ewidentnie w tym momencie mija się sprawa. Tym bardziej, że tego, jego obawy, czytając jego zeznania, wynikają z tego, że w sposób dowolny i nieuprawniony wyrywa z kontekstu sobie poszczególne słowa, łączy je w całość i traktuje jako wypowiedź przeciwko niemu. Bierze sobie kwestię broni, która była zupełnie osobną odpowiedzią dotyczącą obronności państwa i pytania w sferze publicznej, dlaczego jeżeli grozi nam takie niebezpieczeństwo, to obywatele nie są uzbrajani. Wyrwałem z kontekstu słowa, które, nie słowa, tylko hasła, które jest przypisane żołnierzom niezłomnym, hasła śmierć wrogom ojczyzny, jako przypisywanie sobie, że ktoś to jemu grozi nam śmiercią. Jest to nietrafione, jest to absolutnie, moim zdaniem, nie nawiązujące do mojej wypowiedzi, jest to swobodna zlepka słów, którą ci posłowie przyjęli dla siebie w sposób wygodny. Pan Krzysztof Gawkowski również dzisiaj składając zeznania zupełnie odmienno od tego, jakie składał.
dniu zatrzymania. Sugeruję, że wtedy wiedział, o co chodzi, bo wcześniej pisałem podobnie jakieś listy, ale nie umie ich wskazać. Dzisiaj weryfikujemy, czy taki artykuł na stronie Jędrzejka jest. Nie możemy go znaleźć. A w dniu składania swoich zeznań mówi, że to jest wszystko i że on w ogóle mnie nie zna. A potem twierdzi, że do zmiany zeznania nakłonił go policjant. Nie daje wiary tym zeznaniom. One są moim zdaniem nakierowane tym, aby uwiarygodnić swoje niedorzeczności czy też sprzeczności zeznania. Dlatego ten artykuł, ten zarzut trzeci całkowicie również proszę Wysoki Sąd, aby oddalił, rozważył to w swojej najwyższej sprawiedliwości na podstawie faktów. I w końcu mamy czyn czwarty. Zarzucano mi, że za pomocą środków przymusu do komunikowania publicznego na kanale internetowym znieważyłem Pawła Olszewskiego słowami powszechnie uważanymi za obelżywe. Przede wszystkim pragnę podkreślić, że w ogóle nie użyłem tam słowa obelżywego. Użyłem tam swego rodzaju słowotwórstwa, neologizmu, które dźwiękowo jest bliskoznaczne ze słowem wulgarnym, ale również, co podkreślałem w tamtym momencie, odnosiłem się nie mówiłem, że jest to osoba lekko się prowadząca, lubiąca chłopców, czy też oddająca się może komuś innemu, tylko zaznaczałem, że chodzi po raz kolejny o postępowanie w sposób moralnie naganny. I wskazałem, że chodzi mi o to, że tutaj z jednej strony ten poseł twierdzi, że boi się, że ktoś mu zrobi krzywdę, a z drugiej strony jest osobą wysportowaną i dużo cięższą osobę od siebie, czyli pana posła Suskiego, ciosem judo w wyjątkowym miejscu, bo w Sejmie Rzeczypospolitej obala na ziemię. No więc pokazuje tutaj jego hipokryzję, jego właśnie moralną nagarność, niezgodność z tym, co mówi, co czyni, a co nam sugeruje. I Wysoki Sądzie, powiem tak. Okres, który spędziłem w zakładzie karnym jako tymczasowo aresztowany, traktuję osobiście jako swego rodzaju represję za walkę o wolność słowa. Pan sędzia Lech Gardocki, pierwszy prezes Sądu Najwyższego, jeszcze w ubiegłym wieku podnosił w uzasadnieniu, że osoba publiczna musi mieć twardszą skórę, bo jako osoba publiczna jest narażony na ocenę jego publicznego działania, wystąpień i zachowania. Ale nie popadajmy w skrajność, że każda wypowiedź jest traktowana jako niebezpiecznego rodzaju zarzut. Chciałbym się odnieść do sprawy prywatnej, której kiedyś miałem, kiedy klient niezadowolony z usługi, która wykonała firma, w której pracowałem, groził mi śmiercią. I ja ze skargą poszedłem na policję, złożyłem tą skargę, zaniosłem nawet materiał dowodowy, bo nagrałem to wydarzenie, tam kamera była. I zapytano się mnie, czy ja bym był w stanie na ulicy tego człowieka poznać. Powiedziałem, że nie rozpoznałbym go, bo to było bardzo krótkie wydarzenie. Ja z nim wcześniej nie miałem kontaktu, tylko wydawałem mu sprzęt, który ktoś naprawił. Co dla policjanta w tamtym momencie było argumentem, no to pan nie ma prawa czuć się zagrożony, ponieważ pan go nie rozpoznał. Ale przecież to nie ja miałbym rozpoznać tego człowieka, tylko tamten człowiek mnie. A tutaj tymczasem w tych zarzutach stawia mi się taki zarzut, że ktoś się mnie obawiał, chociaż mnie nie zna. Może to wydawać się zupełnie bez sensu, nawiązywanie do tej wypowiedzi, natomiast podobnie jest właśnie w sytuacji pana Pawła Olszewskiego, który wyraźnie zaznaczył, że on do mnie nie ma żadnych pretensji. Tutaj jest
właśnie to zasugerowanie, że musi mieć twardszą skórę. Jest to w ogóle coś, co jest ścigane z oskarżenia prywatnego. Wyciąga to prokuratura. Nie wiem, po to, żeby wzmocnić ten przekaz, czy po to, żeby ta ilość punktów była bardziej przytłaczająca, gdzie stawia mi się zarzuty. Także Wysoki Sądzie, reasumując, coś, co powiedziałem już na początku i chciałbym powtórzyć i wzmocnić. Uważam, że w wielu tych punktach ta mowa nienawiści była formowana przeciwko mnie, przeciwko nam. Czuję się osobiście dotykany wielokrotnie. Nazywa się mnie faszystą tylko dlatego, że czuję w sobie nacjonalizm polski, ale nie ten, jaki jest przypisywany faszystom czy nazistom, tylko taki, że kocham swoją ojczyznę. Nazywano nas jeźdźcami apokalipsy, którzy ściągają śmierć. Tymczasem, co nawet zaczynają w tej chwili pokazywać wyniki, dane, badania, myśmy chronili ludzi przed śmiercią, dając im możliwość swobodnego wyboru i podjęcia decyzji, a przynajmniej sugerując taką możliwość. I też przyjmowaliśmy na siebie tego typu zarzuty, które padały publicznie i naruszały zdecydowanie nasze dobre imię. Dlatego Wysoki Sądzie, wnoszę o to, aby Wysoki Sąd sprawiedliwie rozważył te fakty i choć wielokrotnie narzekałem, że sądownictwo polskie często moim zdaniem może być nazywane domiarem niesprawiedliwości, to wierzę, że w tej ławie jako oskarżony mogę na tę sprawiedliwość liczyć. I tak jak wspomniałem, bardzo często byliśmy oceniani, ja byłem oceniany tutaj, odnoszę wrażenie, przez osoby mnie skarżące, z moich intencji. Tak jakby ktoś lepiej wiedział, jakie były moje intencje. Dlatego chcę to z całą stanowczością podkreślić. Moje intencje nie miały na miejscu grożenia komukolwiek, moje intencje nie miały, w moich intencjach nie było chęci obrażenia kogokolwiek, w moich intencjach nie było chęci wychwalania działań Wojciecha Olszańskiego, w sensie wychwalania tego jako działań przestępczych. Moje intencje to głównie było zadbanie o prawidłowe zrozumienie znaczenia, zadbanie o dobro moich współobywateli, prawo do podejmowania decyzji we własnym imieniu i prawo do odwoływania się do tych zapisów, między innymi kodeksu norymberskiego, który mówi o tym, że nie wolno wykonywać na ludziach eksperymentów medycznych, szczepień. Wysoki Sądzie, wnoszę jak mój adwokat wcześniej o całkowite uniewinnienie i bardzo proszę o sprawiedliwe rozsądzenie faktów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, proszę poczekać na zdanie. No, przewód już jest zakończony. Zaraz mamy czekać na zewnątrz z lajfy. Czy będzie? Co ma być wyrok dzisiaj? No to dobrze, postanowienie zobaczymy. Czyli będzie dzisiaj postanowienie, to też zakończymy.